Rafa, musisz pamiętać, że trochę możesz się czuć jak pasożyt jako trener reprezentacji. Ten mecz z Azerbejdżanem, nie? No fajnie się ułożyło wszystko. Mikołaj puka do mnie 6 rano, 5:45. Trenerze, żona rodzi, jadę do domu. No nie, nie ma szans, nie? To przez to, że tacy jak ja, którzy mieli grać w piłkę, ale nie trzymali zasad, grali przez te lata, może dlatego nas nie było na euro przez paręnaście lat. Ja chyba dzisiaj bym zwolnił większości trenerów do 13 roku życia, do 12 i zatrudnił animatorów. Kibic, który wszedł na mecz, nie wie, siada przed monitorem, nie wie, co tam się działo przez ostatnie 4 doby. Czy się chłopcy na posiłku z żartów zaczęły się żarty, a żarty przerodziły się w głupie niesmaczne dowcipy, i z dowcipów się zrobiła haja, i się jeden z drugim pokłócił, dali sobie po mordzie i nie mogą teraz ze sobą grać. My dzisiaj jesteśmy ósmą drużyną w rankingu europejskim. Słuchaj, nasza pierwsza reprezentacja na trawie jest 21. I Rafał Franz nigdy z mopa nie wszedłby na parkiet. I to, że my jemu daliśmy szansę. Cześć, kolejna odsłona Wisienki na Sporcie. No dzisiaj temat, którym się pasjonuję, który kocham. Jest ze mną gość nieprzypadkowy, bo najważniejszy w tej dyscyplinie sportu, Błażej Korczyński, selekcjoner reprezentacji Polski. Cześć, Błażej. Witam serdecznie. Najpierw porozmawiamy może o tym, co nas czeka. Czy ty myślisz, że te dwa mecze, ten dwumecz w Koszalinie i w Zagrzebiu, to są mecze twojego życia, najważniejsze mecze w twoim życiu? Na pewno ważne. No. Nie wiem Ale jeszcze, co mnie, najważniejsze? nie wiem, co mnie czeka po nich, więc możemy powiedzieć później, że finał Mistrzostw Świata może być najważniejszym. Do tej pory, no chyba jedne z ważniejszych, aczkolwiek ty wiesz, i awans na Słowenię, który jeszcze z trenerem Biangą, ten baraż, czy później ten mecz z Czechami, który dawał nam euro, to też były ważne mecze. Tak samo można powiedzieć, ten mecz, w którym brałeś udział w Kazachstanie po 1-1 w Szczecinie. Też mieliśmy nadzieję, że to jest ten najważniejszy mecz, i można by powiedzieć, że tu mamy też baraże. To tak jak tam, no, był 1-1 w Szczecinie i pojechaliśmy do Kazachstanu z nadziejami. Oczywiście Kazachowie nam je szybko wybili, ale to też były ważne mecze, więc Bramkarza tam nie było. nie, myślę, że Nie, nie to żartuję, ale no, z racji tego, że ja tam byłem. wiem, pamiętam mecz, także na pewno ważny mecz, na pewno ważne mecze, na pewno trudne mecze, bo one to są z gatunku takich ciężarowo trudnych. Natomiast damy z siebie maksa i jak damy z siebie maksa, spełnimy założenia, no to wynik jest sprawą otwartą. Myślę, że tak nawet ranking pokazuje, zespoły są na podobnym poziomie, może trochę inny styl, bo Chorwaci trochę bardziej lubią posiadać piłkę, nią grać, niekoniecznie lubią biegać, a my wolimy, czy ja mam taki na to pomysł, żebyśmy trochę byli bardziej aktywni, dynamiczni i więcej biegali na boisku niż posiadali piłkę z racji jakichś tam naszych deficytów, uważam. Że my mamy swój styl, oni mają swój styl, ale zespoły są gdzieś tam rankingowo i myślę, że tak na podobnym poziomie, więc na pewno najważniejszy mecz, no w piątce najważniejszych meczy bym go zaliczył. Tak mówisz o tych deficytach, ja myślę, że poruszę ten temat, bo mówiłeś o tym na konferencji w Siemianowicach. Myślę, że szersza publiczność też będzie chciała to poznać, bo ja wiem, o czym mówisz. A czy ten mecz z Chorwacją na Euro, nie miałeś po tym meczu takiego kaca moralnego? Bo jak oglądałem ten mecz, to byłem zły na wszystkich jako pasjonat dyscypliny, że tych Chorwatów tam naprawdę dało się ograć, można powiedzieć, w każdym aspekcie gry. Bo nie był to zespół, który był wow, tak jak Kazachstan w tamtym czasie. No czasem właśnie te zespoły takie nie wow są trudniejsze do przejścia niż te zespoły wow. Byłem oczywiście zły, było mi przykro, bo to było drugie euro, już chciałem na tym euro coś więcej zrobić niż na tym pierwszym. Tym bardziej, że uważałem, że ta grupa ze Słowakami, z Chorwatami jest taka dla nas możliwa do przejścia i natomiast tam wiele aspektów się złożyło. Po pierwsze musimy pamiętać, że to była pandemia. My mieliśmy zaplanowane w trakcie zgrupowania przerwę kilkudniową, żeby wszyscy się rozjechali do domu i wrócili i pojedziemy ze świeżymi głowami do Amsterdamu. Wtedy były Mistrzostwa Świata w ręczną, więc wypłynął ten temat, że u nas połowa piłkarzy ręcznych COVID, bo też się rozjechali do domu i połowa wróciła z COVID-em na zgrupowanie i tak roznosili. Więc szybka decyzja była jakby też, że się nie rozjeżdżamy. No i musimy pamiętać, że my pierwszy mecz graliśmy w 20, bodajże chyba 6 czy 7 dniu zgrupowania. W pandemii, gdzie nie wychodziliśmy na zewnątrz, czyli cały czas hotel, hala. Głowy, ja pamiętam, chodziłem jeszcze po hotelu w dniu meczu, po pokojach, z chłopakami rozmawiałem, motywowałem.
Było widać, że chcemy, że jest super, ale gdzieś tam z tyłu było już zmęczenie takie psychiczne. No po drugiej bramki, które straciliśmy, to po prostu kuriozum. Nie? Jak dzisiaj wspominam sobie te bramki, gdzie tu Dominik Solecki przegrywa pojedynek, później Madziąg robi jakiś taki niezrozumiały wślizg, facet nam robi jakąś ruletę, strzela bramkę, później druga, gdzie wiemy, że Sotan robił tylko ten zwód, robi ten zwód, strzela, Madziąg znowu między nogami, gdzieś mu przelatuje, Sekuli strzela na 2-1. No i bramka na 3-1 też, Jelowczyk prawą nogą z końcowej linii strzeliwuje, Michał Kubik wali swojaka. Bramki nie do wiary. No, w drugiej połowie mamy tam 38 bodajże strzałów, w drugiej połowie x rożnych autów i nic nie trafiamy. No i taki mecz faktycznie, po którym można mieć strasznego moralniaka, bo to nie był zespół, który by nas tam zniszczył, który byłby od nas super lepszy. Dlatego ja ciebie pytam o ten mecz, bo ja miałem kaca moralnego po tym meczu, oglądając go w telewizji, w ogóle po tym Euro, bo byłem zły na dwie rzeczy. To już ci powiem, na jakie byłem zły. To, że tu było drugie Euro, i wiadomo, zawsze są nadzieje, te wyjście z grupy i można, przykład Finlandii na przykład, nie? Bo to jest ten poziom ten sam. Też ci zadam pytanie o Finlandię, bo też musimy pogadać o konferencji w Łodzi, bo uważam, że te konferencje są fajne, ale nie do końca. Ale bo za dużo wątków teraz już poruszam, ale jeżeli chodzi... Jak mamy 3 godziny, to możemy wszystkie poruszyć. Nie, bo wtedy nie wyszliśmy z grupy i teraz, czy od tamtego momentu do teraz, do tego barażu, który jest 11 kwietnia, tak? Dobrze pamiętam. 12 kwietnia. 12-16. Koszalin, Zagrzeb. Czy teraz masz w głowie, że to jest postęp, że jesteś na dobrej drodze? Bo zawsze mówisz, w ostatnich wywiadach sobie czytałem, że kadra już jest wykreowana, dopiero będziesz szukał po barażu. Że cokolwiek by się wydarzyło, zaczniesz odświeżać kadrę, bo roczniki reprezentantów Polski to jest 30+. Tam nie zauważyłem młodszych, a sobie aż... Tak nie do końca jest. Leszczak 92, Sendlewski 2002, Szadurski 98, Skiepko 95, Kaniewski 95, Kryjezel 93, Mrowiec 97, Kubik 90, Lutecki 91, Marek 93, Nafrat 84, Zostawnik 96, Madziąg 96. Czyli to jest wszystko około 30. No to jest chyba w najlepszym wieku takim, nie? No właśnie i teraz mamy dlatego taki mamy ten barasz. Mamy prime, teoretyczny prime zawodników, czyli taki ten wiek, w którym oni się zbliżają, czyli tam Zastawnik w okolicach 30, Kryjezel, Kubik trochę po 30, ale Madziąg, Kaniewski, Skiepko, no to są wszyscy zawodnicy w okolicach 30. Jeszcze nie są za starzy, więc są w takim najlepszym wieku. A czy to są zawodnicy na reprezentację Polski w 100%? Czy mają takie umiejętności... Jak nie wiem, nie mówię o Mikołaju Zastawniku, ale mam na myśli Skiepkę właśnie, Kaniewskiego. Czy to jest ta jakość, którą ty byś sobie życzył w reprezentacji? Mamy określony styl. Ja uważam, że jako nacja nie jesteśmy turbo jakoś piłkarscy. Tak uważam i to się przez x lat nie zmienia. Ja tak uważam. I nie mówię tylko o futsalu. Mamy jakiś swój sposób na grę. W to, czym się dobrze czujemy, czyli szybki atak, jesteśmy nieprzyjemni. To, co mówią rywale o nas, bo to czy tam na rozmowach na Lidze Mistrzów, na Final Four, czy tam jak z sędziami się rozmawia, to generalnie to tak nawet jak Chorwaci powiedzieli po losowaniu, nie chcieli na Polskę trafić. Jesteśmy nieprzyjemnym rywalem, który walczy, dużo biega. No tak jak w Azerbejdżanie po pierwszym meczu powiedział trener też, że ciężki zespół, że wojownicy. Że strasznie ciężko, co potwierdziliśmy w drugim meczu, wygrywając tu z Azerbejdżanem 7-2. Więc mamy jakiś taki styl. Dzisiaj go przesterować w drugą stronę o 180 stopni, no to musielibyśmy zacząć posiadać piłkę, jednak kreować grę, atak pozycyjny i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy mamy na tyle jakości. Więc w takim modelu, jaki przyjęliśmy, to są elementy, które się uzupełniają. Nie? To trochę na dużym boisku. Nie możesz mieć 10 zawodnikach o parametrach Lewandowski-Zieliński. Bo ktoś musi bronić, ktoś musi wrzucać, ktoś musi rozgrywać. Każdy ma jakieś swoje zadanie. I na dużym boisku mamy to jasno podzielone. Tak? Nie oczekujesz cudu od prawego, lewego pomocnika, obrońcy. Tak? Od dwóch środkowych obrońców nie oczekujesz, że będą super kreowali grę. Tak? Są od innych zadań. Od dziesiątki oczekujesz tego i tego, ale nie oczekujesz defensywy. Natomiast w futsalu szukasz zawodnika, który teoretycznie miałby to wszystko. No bo tu wszyscy atakujemy, wszyscy bronimy. Jakby parametry, musi mieć teraz idealny zawodnik do futsalu, który posiada wszystkie parametry zawodnika z trawy. Czyli od zawodnika 2 do zawodnika 11. Tak, no jest to trudne.
Więc trochę później się godzisz na to, że tak, ten ma trochę więcej w sobie defensywy, mniej ofensywy, ten ma trochę więcej ofensywy niż defensywy. Na przykład Leszczak. Leszczak jest super ofensywnym zawodnikiem, ale często jego percepcja z dużego boiska pozostała taka, że jak mu zawodnik biega za plecy, to on jeszcze się tym nie przejmuje, bo to jeszcze tam są cztery linie obrony na trawie. No ale gramy na hali teraz już od paru lat, więc tam nie ma sześciu linii obrony. No i teraz musisz tego skompensować tego Leszczaka, czyli dajesz mu takiego Kaniewskiego, który w głowie ma jednak więcej trochę bronienia niż tego atakowania i trochę go zabezpieczy. Z tyłu gramy na przykład teraz z Chorwacją, gdzie mają potężnych dwóch pivotów. No musimy mieć rosłych tych obrońców, którzy podejmą rywalizację fizyczną, czyli Madziąg, Kryzel, tak? No teraz czy od tych zawodników będziesz wymagał, że oni będą grali fajnie w piłę, tutaj się poruszali? No trochę ich odciążasz od tego. Mówisz... Od Tomka tak. No. No tak, no tylko Tomek już przeszedł na taką, wiesz, Tomek ma, okej, na reprezentacji się trochę spina, ale widzę na przykład Ligę i to, że Lubawa jest tak mocna i ma teraz 200 bramek, no to umówmy się, że 70% meczy on nie jest zmuszony do wysiłku. A Tomek uwielbia tą taką strefę komfortu, tak? Czyli jak nie jest zmuszony, to sam z siebie nie wygeneruje chęci poruszania się większego czy coś tam. No więc reprezentacja w nim wyzwala te dodatkowe pokłady, natomiast nie oczekuj, że Tomek będzie tak grał w lidze, bo w większości meczy tak nie będzie grał. Okej, playoffy przyjdą, mecz z Piastem, z Rekordem, z Lesznem, to się tam pospina, ale generalnie problem jest taki, że trochę jak grasz cały czas, to wiesz, nie da się tak przestać, a dzisiaj będę jednak grał inaczej. No i to jest taka pułapka dla Tomka, którą, no wiesz, jakbyśmy rozmawiali o każdym zawodniku, to o każdym mogę ci powiedzieć, bo już z nimi jestem 8 lat, więc trochę ich znam, trochę jak dzieci, bo tak jak mówisz, Tomek dzisiaj 30 tam lat, czy tam 31 bodajże? 31, no. No 31, no to 8 lat do tyłu to był chłopczyk tam 22-23 lata, nie? To zaczynał dopiero, to wszystko się to dzieci, rodzina, rozkręcało. To wszystko się zmienia. No Mikołaj, nie? Zobacz. Wiesz, no Mikołaj, pamiętam, jak trafiał do Wisły, jak miał 15 lat, nie? Z turniejów w Szanowie. No dzisiaj, wiesz, z córką, żoną, no jakby to wszystko, więc trochę ich znam i pytasz mnie, tak, myślę, że to jest nasze optimum dzisiaj, że oczywiście czasem patrzę na to też, że... A nie, na przykład jak jest Paweł Budniak, no wiadomo, on potrafi grać w piłkę, w futsal, tak? No i to jest dla całego środowiska, już tłumaczyłeś to, ale też dostałem takie pytanie, jak ludzie się dowiedzieli, że przyjdziesz do mnie porozmawiać, no znowu od tego Pawła Budniaka. Czy profil takiego zawodnika, dwóch takich zawodników, bo no kurczę, no gość umie jeden na jeden, umie dograć piłkę, ma lewą, prawą nogę, dobrze pracuje w obronie. No, teoretycznie gość ma wszystko, jest Polakiem, nie? No to no tak mówisz, poruszaliśmy już temat. Ja myślę szczerze, że jakbyśmy obydwaj stanęli do tej samej rozmowy wtedy, mając dzisiejsze nasze doświadczenia, to byśmy prędzej i on by się pochylił i ja bym się pochylił. Natomiast no, trafiło tak, że ja chciałem, żeby on dostosował się do gry, jakiej gra reprezentacja, bo wiesz, byłeś przecież też, tak jak mówisz, te eliminacje w Portugalii, czy baraż w Kazachstanie, to byłeś w reprezentacji i wiesz, że mój model był taki, że żebyśmy grali zawodnikami typu Paweł, to musimy najpierw mieć piłkę, a żeby ją odebrać, to musimy za nią popracować. A mieliśmy trochę to nieskompensowany zespół pod tym względem. Trochę właśnie patrzyliśmy na to, że ten umie grać, ten umie grać, ten umie grać, to grajmy tymi. Tylko ci zawodnicy lubili piłkę, ale nie lubili za nią biegać. I teraz jak mieli w nią grać, jak jej nie posiadali, bo jej nie odebrali, bo nie lubili biegać za piłką, nie lubili. No. Więc jakbym 8 lat temu był trochę może życie też, ta przygoda z tą trenerką, trochę też mnie nauczyła, że czasem trzeba odpuścić, trzeba czasem się odwrócić, trzeba czasem poczekać na to, żeby ten zawodnik zrozumiał, co ja chcę od niego, aniż w pierwszym strzale powiedzieć, słuchaj, będzie tak stary, jak ja chcę, albo nie. Paweł też uważał, że był gwiazdą, jest gwiazdą i tam nie będzie mu jakiś Korczyński mówił, jak ma grać i on powie, z kim on chce grać, a nie ja mu będę mówił w jakiej czwórce, więc ja dzisiaj mogę powiedzieć, że pewnie dzisiaj możemy to inaczej. Czy Paweł by zrobił inaczej? Myślę, że tak. To już pytanie do Pawła. Myślę, że dzisiaj prędzej byśmy znaleźli konsensus, ja z doświadczenia. Paweł też myślę, że przez te lata zrozumiał trochę więcej innych rzeczy, aczkolwiek ciężko mi jest za niego mówić. No, myślę, że to dzisiaj już jest historia, no bo Paweł już nie jest najmłodszy i myślę, że dzisiaj... Już old boy w tym roku, 89. rocznik jest Paweł, także... A pamiętam jeszcze Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, jak
Mi bramkę z głowy strzelił, kurczę. Chyba w Szczecinie to było. Wtedy walczył najlepszego zawodnika z Sobiechem. Tak, i Artur dostał najlepszego. No, Artur dostał najlepszego. Też tam byłem. W Szczecinie to było 2008? No, piąty, szósty, no, jakoś tam, to nie tak pamiętam. Było. No, 100 lat Też tam byłem, miałem 20 lat, to może na to jeszcze 2,7 No bo chwilę wcześniej jeszcze prowadziłem panową w rekordzie, na rekordzie Mistrzostwa Polski. To byłem z tobą wtedy. Tak, to byłeś ze mną, no to tam pierwsza taką połowę, widzisz, ważny mecz, tam pierwszą porażkę, bo tam mogliśmy wygrać ten turniej, mieliśmy niezły zespół. A ja się zorientowałem, że później dopiero, że mamy fajny zespół po czasie. No tak, Wojtek Sadlok, Adaś tak. Piechocki jeździł Adaś tam. Piechocki. Paweł Machura. Tak, ale no to było... Ale Radan też był mocny wtedy, nie? To była moja pierwsza styczność z futsalem wtedy, także... Już nie zraziłem cię, a mówią, że taki straszny jestem. Nie jesteś. Jak cię się bliżej pozna, to nie do końca, bo właśnie zaraz porozmawiamy o tobie, ale ja jeszcze wrócę do tej Finlandii, po tej konferencji w Łodzi, na której też byłeś. I wiesz, co mnie najbardziej wkurzyło, bo tak, ty masz inny model gry reprezentacji, wiem, że to są długie piłki, szybkie kontry, szybkie ataki i szybki odbiór, przechwyt, bramka. W skrócie, nie? W skrócie. A trener Finlandii... No, a trener Finlandii mówił, że dla niego najważniejsza jest gra w futsal. I mówił o tym 4-0, o 4-0, że musi mieć posiadanie i tak dalej. I teraz moje pytanie brzmi, czy my mamy gorszych zawodników niż trener Finlandii, jeżeli patrzymy na papier? Bo wiesz, no byłeś na tym, nie? I mi wiesz, czego tam brakowało? Takiej dyskusji między wami, nie? Nie, no okej, okay, no wiesz co, no, bo to jest tak, dałeś w pigułce to, jak ja bym chciał, żeby grała reprezentacja, natomiast musisz pamiętać też, że zawodnicy często przejaskrawiają to swoją grą, nie? Czyli mówię, panowie, staramy się w miarę szybko przedostać na połowę rywala i zdobywać bramkę, tak? Czyli gramy bardziej bezpośrednio, powiedzmy, jak w Anglii grało się kilka lat temu, ta liga angielska była fajna. Laga. Bo tam był, laga, no to też nie jest do końca laga, no bo laga to jest... No idzie na dziewiątkę, schodzi drugi napastnik, strącenie głową. Ale idziemy w atak bezpośredni, tak? Nie budujemy akcji przez 100 podań, tylko jeżeli możemy w drugim podaniu zdobyć teren i zbliżyć się pod bramkę rywala i zagrozić, no, to czemu tego nie zrobić? Natomiast musisz pamiętać, że zawodnicy czasem to przejaskrawiają, czyli Ukraina, nie wiem, jeden nas atakował, dwóch już cofnęło się na swoją połowę, plus obrońca, który jeszcze krył pivota i my tam gramy, gdzie jest już ciasno, nie? I tutaj powinniśmy ich zaprosić trochę, no a my później tak, wiesz, no mamy takie zero-jedynkowe, trzeba szukać i teraz tak, chłopcy, przestańcie grać tak prosto, nie? My musimy tu trochę pograć, no to później zaczynamy grać w poprzek przez 15 minut, nie stwarzamy sytuacji, no to jest takie trochę szukanie konsensusu i wtedy jak masz wybrać, to wybierasz bardziej ten bezpośredni model niż ten pośredni poprzez budowanie. Ja tłumaczyłem kiedyś po eliminacjach do Mistrzostw Świata, tych nieudanych w Zielonej Górze, po Euro Słowenii. Tam ja miałem taki raport po Słowenii, po Euro i mówiłem o tym, że za mało posiadaliśmy piłkę w Słowenii, że graliśmy bardzo prosto i tacy byliśmy trochę ubodzy, że chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę posiadać. I w Zielonej Górze graliśmy w 4-0 i pokazywałem tam statystyki w Zielonej Góry z Finlandią, z Gruzją. Z Finlandią prowadziliśmy 1-0, dostaliśmy takie dwie bramki ze stałych fragmentów, że nie do wiary. Z Gruzją przegraliśmy 4-3, gdzie też bramkę ten Fumasa spięty strzelił, obracając się jakoś nie do wiary. Więc my graliśmy niezły turniej, ale posiadając piłkę, my się tym nabiegaliśmy, że nie mieliśmy siły później do obrony. I nie stwarzaliśmy sytuacji. Graliśmy fajne zawody na przykład z Brazylią w Koszalinie. Posiadaliśmy piłkę Brazylią pod presji, graliśmy. Czy w Brazylii tamte przegrane 3-1. Fajnie graliśmy w piłkę. Natomiast bardzo łatwo nam można było strzelić bramkę, bo my tracąc byliśmy w takim rozrzuceniu. Dzisiaj trochę bardziej jesteśmy zwarci i nawet tracąc piłkę jesteśmy już gotowi do obronienia. Więc jakby musimy pamiętać, że na reprezentacji ja też nie mam zbyt wiele czasu. No, spotkamy się, stąd moje tu też niejednokrotne apele o to, żeby zagrać w sobotę, bo musimy pamiętać, jeśli zawodnicy X, na przykład przed meczem z Serbią, to było na przykład we wrześniu, grała Lubawa z Bochnią w Bochni i mecz jest w niedzielę w Bochni. Musimy pamiętać, że z Bochni do Koszalina jest 800 km. Jeśli oni skończą mecz o 20 i wyjadą do tego Koszalina, to są w poniedziałek o 8 rano. Kompletne trupy po takiej podróży, czyli w poniedziałek nic nie robimy. To jest pół zespołu. No drugie pół nie wyjdzie grać trening, no to pójdą na rozruch. Jeśli grali w niedzielę, to we wtorek, to jest 48 po meczu, to jest najgorszy dzień, wszyscy o tym wiedzą, że to jest dzień taki w zasadzie, w którym się powinien odbyć rozruch. Środa zostaje, w czwartek trening oficjalny, w piątek mecz
już grasz. W czwartek masz mecz, trening oficjalny, godzinę tylko, delegat nie pozwoli nam więcej, nie półtorej, dwie, trzy. No zegar nie ma godzina, gadać, no. Koniec, do widzenia. Czyli to jest czwartek, zostaje ci środa treningowa. Stąd moje prośby niejednokrotnie o to, żeby właśnie w sobotę, żeby była kolejka, żeby oni w niedzielę mieli czas spokojnie dojechać na to zgrupowanie, w poniedziałek zrobić rozdrę, żebyśmy we wtorek trenowali. To nie jest tak, że oni w sobotę zagrają, a w niedzielę już z nimi trenuję. Że też sobie zdaję sprawę, że oni przyjechali na tą kadrę. Że są zmęczeni po kolejce, że oni muszą odpocząć. Co mi z zawodników, którzy są zmęczeni? Co z tego, że ja zrobię tę jednostkę i będę szczęśliwy? On nie będzie myślał, nie? A oni są zmęczeni, więc my musimy pamiętać, że ja mam te dwa dni, jakieś tam trzy się uzbierają. No teraz też zagramy w piątek, w sobotę zrobimy, przeniesiemy się do Warszawy, zrobimy jakiś tam rozruch po południu. W niedzielę zrobimy trening, w poniedziałek lecimy do Chorwacji, tam zrobimy oficjalny trening po południu w godzinie meczu, godzinę. I we wtorek gramy. No ileż tych treningów ja mam? Ile ja tu mogę czasu poświęcić na to, co Finn mówi? Bo musimy teraz pamiętać o tym, że ja z Miczo Martinczem rozmawiałem wiele razy o tym. Miczo był chyba bodajże, jego awans na Euro to był 10 rok pracy. 10 rok pracy. 10 lat czekali na awans, bo my tak trochę po tym Euro też, że Finowie do ćwierćfinału weszli, a my co? Musimy pamiętać, że Miczo zrobił to po 10 latach z tą reprezentacją, pracując z nią cały czas. Ja z nim rozmawiałem. On mówi, w Chorwacji by się nie udało. On przyjeżdżał do Finlandii, mówi, dobra, przerwa, teraz na kampach robimy to i to. I w każdym rejonie oni robili, na przykład teraz paralele ćwiczą, teraz kurtyny i tam była przerwa, 3 tygodnie oni robią. On tam miał zgrupowań X w roku, takich kampów, wiesz, 10, 12, jak u nas trochę siatkarze. Więc trochę inny też model. Ich liga takich nie obliguje jak mnie. Jakby teraz zobaczymy 16 drużyn, 30 meczy plus playoffy plus Puchar Polski, no to wyrwij coś poza oknem. Przecież ja w zeszłym roku też jedno okno w kwietniu po awansie z Azerbejdżanem, w kwietniu oddałem 10-dniowe okno, żeby liga, żeby tu mogli zagrać jakieś zaległe mecze. Jest 5 okien w roku i ja poza tymi oknami praktycznie nic nie mogę zrobić. A to są okna, gdzie zawsze gramy eliminację teraz, więc ten czas jest też ograniczony, więc idziesz trochę na skróty, nie? To jest nauka eksternistyczna. W weekend, nie? Czyli robimy studia w 2 lata, weekendy. Bo ty jesteś 8 lat już, nie? Ja jestem. 6 i 2. Tak? Więcej. Ja jestem od 2017, czyli 7 będzie w tym roku, będę sam, no i 2 lata z trenerem Yangą. Bo to jest też dużo czasu, bo tak naprawdę ta kadra, no to są takie 3 elementy. Ktoś, na przykład Robert Gładczak odszedł. 2002, no, i później wszedł Madziąg. 2022, tak? No to jest 5 lat mojej pracy indywidualnej. I... A jak twoja praca wygląda? Bo to też jest ciekawe, bo trening, wiadomo, że go nie ma. To selekcjoner probierz, mówi Michniewicz, że to po prostu przyjeżdżasz i grasz. A jak to wygląda poza, bo jesteś na każdym meczu, ja cię widzę zawsze gdzieś. Staram się być na tych ten... Oglądasz jakby też? Ciekawszych meczach, może nie tyle ciekawszych, gdzie raczej potencjalni reprezentanci są, czy na przykład jeżdżę za kimś, oglądam, tak jak teraz powiedzmy jeździłem trochę za Lesznem, bo chciałem się przyjrzeć bliżej Konkolowi, chciałem też z Kubą porozmawiać, więc no dobieram tak mecze, żeby jak najwięcej też reprezentacji, ale też staram się być i na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, bo jednak uważam, że bycie selekcjonerem to nie jest tylko wynik pierwszej reprezentacji, to jest trochę też tak, jesteś ambasadorem, więc moje pojawienie się na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, czy w miejscu X, czy Y, to jest jakaś nobilitacja, czy to jestem ja kontrowersyjny, czy to będzie ktoś inny, to jednak jest to selekcjoner, który gdzieś tam podnosi rangę danych zawodów. No nie uważam, że jesteś kontrowersyjny. Po prostu mówisz to, co myślisz, nie? No, to zawsze jednym się to podoba, drugim nie. No, bo na tym polega życie, że mówisz to, co myślisz, to jest twój pogląd i teraz każdy może ocenić tą rozmowę w komentarzu i powiedzieć, z tym się nie zgadzam, ale niech się podpisze imieniem i nazwiskiem, bo tak będzie łatwiej, bo no, jednak... Bo to, wiesz, też się nie da tutaj w naszej rozmowie jakby wszystkiego wyłożyć, bo to wychodzi często z dyskusji, ktoś zadaje pytanie, czyli docieka, czemu tak zrobiłem, więc na wszystko jest odpowiedź. Oczywiście nie, czasem nie na wszystko, bo czasem są rzeczy intuicyjne, tak? Robisz jako selekcjoner intuicyjnie. A czy intuicyjna była zmiana kapitana z Michała na Tomka? Nie, to nie było intuicyjne. Wiesz, Michał jest, to jest mega fajny facet, nie? No, to jest taki turbo inteligentny, zresztą znasz Michała. Taki śmieszek trochę, nie? On chodzi, wiesz, jest telefonem, pokazuje jakieś filmiki na TikToku, kręci beczkę i to jest super. No tylko on trochę tym wszystkim traci brak powagi, bo on potrafi się przeistoczyć, nie? To doktor Jekyll, Mr. Hyde, nie? Było teraz widać w bochni, jest przeskok i Michał nagle teraz w meczu jest bandytą, a za chwilę chodzi po szatni na golasa i tam gada głupoty, nie? No więc,
a nie wszyscy potrafią ten guzik przestawić. I wiesz, wyobraź sobie tutaj gościa, który wiesz, sobie żartuje, ja robię za chwilę, mówi do ciebie, że mega poważnie, idziemy na wojnę, nie? Ja sobie robię, czy nie? Więc z Michałem trochę tak było, że ja chciałbym, żeby była osoba, która wiesz, jeszcze oprócz mnie wspiera mnie w tym wszystkim, która też ma posłuch w zespole i nie ciągle ja, bo musimy też pamiętać, że motywujesz zawodników, przygotowujesz te zgrupowania, myślisz o wszystkim, z PZPN-em wszystko załatwiasz, żeby oni mieli jak najlepiej, jeździsz, rozmawiasz z prezesem Futsal Ekstraklasy, żeby może kolejkę przejść, żeby może mecz w sobotę, wszystko jest na twojej głowie, nie? I z czasem masz ochotę, żeby ktoś na chwilę cię odciążył i wiesz, weź chłopaków, zmotywuj, bo dzisiaj mamy ciężki trening, jutro jest mecz, nie? Więc potrzebujesz też czasem tej drugiej osoby. No a Michał jest super, nie? I to jest mega ważna osoba dla tej reprezentacji. Tam wiesz, ludzie mówią, że jest nie w formie, czy w formie. Michał nawet nie w formie jest ważną osobą dla reprezentacji, nie? I jak ja sobie wiesz, tak mówisz intuicja, nie? Ale sobie robisz, dobra, czy Michał już powinien kończyć, nie? I teraz sobie mówisz tak, dobra, Euro w Słowenii z Rosją 1-1, kto strzela bramkę 20 sekund do końca? Michał, dobra, ważny mecz z Hiszpanią w Elblągu 1-1, kto odbiera piłkę, daje asystę Mikołowicza? Miko, Siwy, nie? Nie, mecz z Czechami, awans na Euro, patrzysz, czwórka z Leszczem i z Siwym strzeliła chyba 6 bramek, czy tam 5, z czego Siwy strzela, wiesz, ma 4 asysty, tam 3 asysty i bramkę po rykoszecie. Mówisz, kurde, są kluczowe momenty, Siwy jest, nie? Może, czy z Węgrami, powiedzmy w Koszalinie, ten pierwszy awans na Euro, nie? No przecież Siwy strzela w przewadze, Siwy daje podcinkę i nas dźwiga z tego 2-2 na 3-2, 4-2, na 3-2 Seba Wojciechowski, na 4-2 Michał i na 5-2 Michał, nie? Więc on jest w kluczowych momentach, nie? Czyli ma liczby i mimo tego, wygrywać, no wiesz, mimo tego, że on tam ma swoje deficyty, wiesz, gdzieś tam się wywraca, robi wślizgi, ale Michał jest ważną osobą i chciałem też mu zabrać tą paskę, żeby on się zajął czymś innym, żeby zajął się grą, wiesz, tu. Fajnie, teraz na przykład w tych meczach, w tych eliminacjach jesienią Michał grał mniej. Gdzieś tu z Belgią uważałem, że powinniśmy zagrać bardziej defensywnie. Graliśmy Kanieckim z Kiepką, nie? Czyli graliśmy na jednego ofensywnego skrzydłowego, drugiego defensywnego. Czyli mieliśmy, powiedzmy, Krizel był i był zastawnik, to zabezpieczałem go z Kiepką, żebyśmy mogli sobie, żeby Mikołaj sobie mógł hasać, nie? Czyli powiedzmy był Leszczak i Madziąg, to zabezpieczałem go Kanieckim, a nie Kubikiem. I jakby Michał trochę na tym ucierpiał, nie? Ale też to przyjął, wiesz, oczywiście mówi, trenerze, nie uważam się gorszy, mogłem grać, ale przyjmuje to, wspiera zespół z ławki, a jak są ważne momenty, to też wchodzi z Ukrainą na wyjeździe, wiesz, robi wyblok Misia Marka, 3-2 strzelamy, wygrywamy mecz i wiesz, i może nie grał dużo w tym meczu, ale wszedł i zrobił swoje, więc jakby ta zmiana była dlatego, żeby Michała od czegoś odciążyć, a Tomkowi też trochę odpowiedzialności wrzucić na plecy, żeby to, o czym Tomek, mówisz wcześniej. No dokładnie, żeby wyszedł ze strefy komfortu, żeby Tomek też miał trochę więcej tych obowiązków, nie tylko on, tu Tomek, wiesz, trochę Stacha porobi, bo tak mówimy, że jakąś tak opiera o kolana, wiesz, odpoczywa, to Stacha robi, a to jest charakterystyczne dla Tomka, więc no takich trochę kulisów. To. Tak podsumowując jeszcze Michała Kubika, to powiem ci, że jak raz byłem z nim w pokoju, to on tylko czekał na Hiszpanię, Portugalię, bo mówi, że najlepiej gra w tych meczach właśnie kluczowych. Tak, on nie będzie byle jaki mecz grał. Tak. A jak jeszcze powiedz o współpracy ze spółką FOGO Futsal Ekstraklasy? Masz jakieś obiekcje? Czy uważasz, że wszystko idzie harmonijnie? Jest okej. Okay. Z Maćkiem Kaczyńskim jeszcze jak był okej. Okay. Teraz z prezesem Roskowiakiem też super. Zawsze kiedy zadzwonię, to jest życzliwość. Nawet jak nam się nie udałoby czegoś załatwić, to widzę, że tam po drugiej stronie jest chęć i empatia, zrozumienie dla moich potrzeb. Ja też staram się zrozumieć potrzeby Ekstraklasy i ja tu uważam tą współpracę za bardzo dobrą, żeby nie powiedzieć jakby wzorową, powiedzmy, to wzorowe zostawmy sobie na zajutrz, ale dzisiaj jest naprawdę... Miejmy nadzieję, żeby spółka miała ten problem we wrześniu, jak reprezentacja powiedziała Mistrzostwa Świata. Wiesz, to fajny problem dla nas wszystkich, bo myślę, że dla dyscypliny to też jest istotne. Chłopcy też wiedzą, że są trochę ambasadorami tej sprawy, nie? Bo Mistrzostwa Świata trochę otwierają też jakby znowu szerszą publikę i trochę więcej osób Cię widzi i zresztą już po tych eliminacjach bardzo dużo przez te mecze osób naprawdę rozpoznaje futsal i ja widzę, że to z roku na rok to spektrum, to, że Ekstraklasa jest pokazywana i naprawdę jest teraz na fajnym poziomie, to ten futsal jest pokazywany, ale zawodnicy też wiedzą, że nie grają tylko swoje marzenia, nie? Tu jest trochę większa spektrum i wiedzą, że to ten, chociaż staram się ten ciężar z nich
ściąga, że nie muszą za całe społeczeństwo walczyć. A nie uważasz właśnie, że marketingowo te 2 euro, które, na których byliśmy, zostały, że tak powiem, w cudzysłowie przepite, przegrane? Mówię o marketingu, no sportowo, no ta Słowenia, jeszcze ten mecz z Rosją, to było coś pięknego, to było coś takiego. Wiesz, to Amsterdam, on był fatalny ze względu na pandemię, no puste trybuny, wiesz. Ale no, wiesz, bardziej mi chodzi o PZPN i o to, że ja mam zawsze wrażenie, że ja czuję się jakbym, wiesz, futsal i tak dalej, że czuję się oszukiwany cały czas, nie? Wiem, że reprezentacja, ty nie możesz powiedzieć złego słowa, bo warunki macie, no już były 7 lat temu, 9 lat temu warunki były naprawdę bardzo dobre. I wiem, że jest tylko lepiej, więc nie masz na co narzekać pod tym względem. Masz szeroki sztab, nie ma 4 osób, tylko masz już sztab rozbudowany, to też jest ważne. No ale jednak jeżeli chodzi, uważam, o marketing, o popularyzację dyscypliny, no to PZPN nie robi nic. Nawet powiem ci przykład, ja na przykład sobie myślę, jeżeli jeździsz na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, nie? I w U13, 15, 17, 19 jest 16 drużyn bodajże, tak? W tych niższych kategoriach chyba 12, o ile się nie mylę. Ja chyba też 16. Czy też 16? I dlaczego nie jest tak, że PZPN zaprasza do danego miasta, opłaca hotele i te drużyny po prostu w nagrodę nie mają... Ja wiem, ja trenowałem drużyny w młodzieżowym futsalu. Ile, ja raz zrzutkę organizowałem, żeby gwiazda pojechała na Mistrzostwa Młodzieżowe Polski, bo nie mieliśmy pieniędzy, nie? Że PZPN zaprasza te drużyny na turniej rangi Mistrzostw Polski i po prostu za nic nie płaci. Tylko macie dojechać, a reszta już jest załatwiona. Czy nie uważasz, że powinno być to w ten design, żeby jeszcze te kluby, bo jest, tych klubów jest coraz więcej z dużego boiska, że chcą grać w ten futsal, ale wydaje mi się, że jakby jeszcze były, są już jakieś nagrody, tak? Przewidziane już jakieś tam dla klubów, które wprowadzą jak najwięcej... No są punktacje tam, tak? No? Tak, ale czy to nie jest za mało? Czy trzeba jeszcze wyjść z większą ilością pomysłów do tej społeczności futsalowej? Okej, ale jakby to się jedno z drugim kłóci, bo mówisz tu o marketingu, popularyzacji dyscypliny i tu o sponsorowaniu turnieju młodzieżowego. Znaczy jedno z drugim się wiąże. Trochę czasem trzeba trochę porozmawiać o tym, co daje PZPN. Nie? Trzeba powiedzieć sobie, że to jest kilka milionów rocznie na futsal idzie. Na reprezentację? No nie, no reprezentacja sędziów, jedna, druga, tak? Trzecia, czyli mamy młodzieżową, kobiecą i pierwszą. Jeżeli policzymy sędziów w pierwszej lidze w ekstraklasie, to jest ponad milion, podejrzewam. Jeśli policzymy wszystkie organizacje młodzieżowych mistrzostw Polski i tych wszystkich imprez, kursów, jakichś tam konferencji, organizacje i te wszystkie rzeczy, to naprawdę by nam się duża kwota zebrała. I to jest, Rafał, trochę jak wszędzie, jak z polityką. Rozmawialiśmy tu przed studiem o różnych dyscyplinach. Nie? FIFA, UEFA dzisiaj, wiesz, jest turbo ważna piłka kobieca. Futsal nie jest dzisiaj dla UEFA, FIFA priorytetem. Jakby trochę cały czas cierpimy na tym, że zawsze gdzieś coś jest ważniejsze od nas. I okej, okay, ja też myślałem, że trochę może... że szybciej ta dyscyplina się rozwinie. Natomiast PZPN, popatrz, to będę zawsze przypominał, ja pamiętam początki moje w futsalu, to jak zagraliśmy w sobotę mecz, to we wtorek na Telegazecie 243 strona były wyniki. Okej, okay, ktoś powie, no dobra, ale po co grzebiemy w przeszłości? Dzisiaj, wiesz, na stronie głównej Łączy Nas Piłka, czy na Instagramie Łączy Nas Piłka są zdjęcia z naszych meczy, zaproszenie reprezentacji kobiet, teraz pewnie jakieś zaproszenie pierwszej reprezentacji, żeby przyszli na futsal. Słuchaj, na wszystkich meczach eliminacji w tym roku, w zeszłym roku i w tym był dyrektor sportowy Marcin Dorna. Wiesz, może my też nie przywiązujemy do tego wagi, nie? No, ale to jest, wiesz, to jak, nie wiem, Oliver Bierhoff w niemieckiej federacji, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii. Najważniejsza osoba jakby z pionu sportowego, dyrektor sportowy był na wszystkich naszych meczach, nie? Futsalowych. To nie jest też tak, że my jesteśmy po macoszemu traktowani, wy sobie tam grajcie w futsal. Tylko przecież, że dyrektor na meczu w Jastrzębiu z Grecją byli wszyscy prezesi, tam was 10, nie wiem wszyscy, ale większość prezesów, był prezes Kulesza. Na wielu meczach jest wiceprezes do spraw piłki amatorskiej, prezes Kaźmierczak, czy wiceprezes do spraw finansowych. To są pierwsze osoby po prezesie Kuleszy na naszych meczach. Nie? To nie jest tak, że my sobie tam gramy i
Znaczy fakt, że kiedyś Dzisiaj tak był, było, no. raczej mecz U21 powiedzmy na Stadionie Śląskim, nie było żadnego wiceprezesa na Stadionie Śląskim. Wszyscy oczywiście pojechali na Walię, to mają jakby, tam są z pierwszą drużyną, natomiast tutaj nie uważam, żeby nas potraktowali po macoszemu, no. Ekstraklasa też jest jakby spółką, to nie są rozgrywki jakby PZPN-u, tylko spółki, tak. No Znaczy czy ja tu mam, mogliby, no zawsze można by znaczy ja tu mam chcieć, bardziej na nie myśli, rozumiem. ja jakby ekstraklasę odkładam na bok, bo to już liga jest półprofesjonalna, powiedzmy, są drużyny profesjonalne i idzie w tym kierunku, w którym ty jako trener chcesz, żeby szło, że przychodzą ci zawodnicy, którzy z tego żyją, tak? W zasadzie, no... No wszyscy byśmy chcieli od wielu lat, żeby ta liga była bardziej profesjonalna, żeby było w niej więcej pieniędzy i żeby to był taki fajny element dla chłopaka, który ma 16-17 lat, niekoniecznie musi wyjść na trawie i pójdzie na futsal, bo tam też jest fajnie, bo w Ekstraklasie jak będę grał, to zarobię już fajne pieniądze na poziomie, nie wiem, drugiej ligi, pierwszej na trawie. No i to by było ok. Natomiast my trochę te zarobki w Ekstraklasie jeszcze nie mamy tak dobre, powiedzmy, może jednostki mają jakoś, ale większość nie. Więc to nie jesteśmy takim fajnym produktem dla młodego chłopaka. Jak jesteśmy, to w wieku 21 lat, kiedy już wie, że mu na trawie nie wyjdzie. I wtedy siedzi albo czwarta liga, albo albo futsal, futsal. nie? I na ten futsal go tam weźmiemy, natomiast już z tym jest też coraz trudniej. Co zresztą widać po ilości obcokrajowców, że ten chłopak, który przyjdzie z trawy, z czwartej ligi, dzisiaj niekoniecznie sobie da radę. To na przykład widać, nie wiem, po Jagiellonii, gdzie gra chłopakami z trawy, z dużych boisk. No i nie, no sorry, no to już dzisiaj to nie przechodzi. To jeszcze parę lat temu się udawało, a dzisiaj już nie. Zaraz pogadamy sobie właśnie o tej młodzieży. Ja bym jeszcze tylko, w zasadzie już wrócę do ciebie. Powiedziałeś w wywiadzie kiedyś, że albo się ciebie lubi, albo nienawidzi. I jak się zmieniłeś na przestrzeni, bo generalnie ja też mieliśmy jakieś tam małe starcie, a ja cię nawet później z wiekiem, człowiek z wiekiem rozumie pewne sprawy, nie? I teraz tak z perspektywy czasu nic się nie dzieje bez przyczyny, nie? I jak ja sobie czytałem ten twój wywiad jakiś czas temu, mówię, kurczę, no za co można nienawidzieć albo kochać, nie? Bo to wiesz, bo... No to było takie uproszczenie, no wiesz, generalnie może dzisiaj częściej potrafię się ugryźć w język niż parę lat temu. Parę lat temu po prostu walczyłem z całym światem i po prostu, wiesz, to co myślałem, to mówiłem. Dzisiaj może z niektórych rzeczy mógłbym się wycofać, że wiesz, a czy rola ten nie miałem racji. A czy rola selekcjonera też cię zmusiła do tego, żeby się ugryźć w język, że no jednak musisz być troszeczkę wyważony i taki, no... No, jesteś selekcjonerem. Pewnie w końcu, osoby, nie? Też po drodze, nie? No, mam nad sobą dyrektora sportowego, który też mi dobrze doradzi, nie? Co odpuścić, co nie. Mam prezesa Kazimierczaka, który też nieraz mnie tam zruga, czy powie, żebym sobie odpuścił to, że nie warto wojować i coś. Grzesiu Morkis, który też tam nieraz dopowie 5 słów. No i asystenta, który też, jak znasz Sebę, to jest głos rozsądku, który też gdzieś, no i te osoby gdzieś tam pilnują, żeby ten wulkan tam był w uśpieniu i się nic nie działo. No i okej, ja się z tym godzę i w sumie nawet już tak, znaczy na parkiecie z tego co wiem dalej eksplodujesz na treningach, to się nic nie zmieniło. Jakby, no tak, ale no i tak pewnie w takiej rozmowie zewnątrz też bym eksplodował, tylko już nie ma takich tematów zapalnych, które wiesz, byśmy rozmawiali, powiedzmy po euro. Byłem na takich rozmowach tam, rozmowy futsalowe i tam też były pytania, tam Rafał Franc zadawał takie pytanie, no czy powinniśmy grać bardziej w piłkę, nie, no ja bym nie chciał grać w piłkę, nie, ja bym nie chciał grać jak Brazylia, no ale nie jesteśmy Brazylią, nie jesteśmy Portugalią i nie jesteśmy Hiszpanią, no musimy sobie to wiesz ogarnąć. Co? Ja też tak myślałem, Błażej, tak jak właśnie Rafał Franc, ale jak zobaczyłem sobie pierwszą czwórkę, pierwszą piątkę naszej ligi, ilu jest w nich Polaków, no to znaczy, musimy jeszcze dwie rzeczy, bo no. zawsze w piłce zawodowej czy profesjonalnej, no, reprezentacja czy kluby ekstraklasy,
No dzisiaj jak Rafała Wranca zapytasz, czy ważne jest szkolenie, czy posiadamy piłkę, czy ważny jest wynik, to ciekawy jestem, co odpowie, nie? Wynik. No wynik, no w piłce, jeżeli rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, to mamy inne priorytety, tak? To tam właśnie często jest wynik, a nie powinien być, tak? To tam powinno być wyszkolenie, to tam powinna być radość, to tam powinno być rozwój, progres i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu, na szczupku, no liczy się wynik. Jak ja nie będę miał wyniku, to polecę za chwilę, tak? Więc ja patrzę na wynik. Jeżeli mam takich zawodników, to gram tak. Jeśli popatrzymy na euro, to mieliśmy dobre, ktoś powie, nie, statystyki nie grają. My, co dzisiaj na przykład myślę, mamy mecz z Chorwacją. My na euro mieliśmy z nimi tam chyba bodajże 19 rożnych, 24 auty, tak? 40. Ale tam ewidentnie nie szło. No nie? Dobrze, i nie mieliśmy stałe, one nie zadziałały, te stałe fragmenty. Zawodnicy nie zrobili ich, nie przerobiliśmy ich. Stąd tu już wiedzieliśmy w styczniu, jak graliśmy z Arabią, z kim gramy w barażach. Już tu dostali stałe fragmenty. Oni się oni mają, przyjadą tu w pierwszy dzień, już muszą je mieć nauczone, już są przygotowane, więc jakby tu też jakby tą grą my zdobyliśmy to, bo proaktywność, no to jest, przejmujemy inicjatywy nad meczem. I teraz popatrz, nie posiadając piłki, my często jesteśmy tą drużyną dominującą na boisku. Jakbyś obejrzał mecz, no to tak, się okazuje, że to my jesteśmy tą stroną, która napędza grę, bo tam ale nie posiadamy rożny, piłki. Out, rożny, out, gramy rożny. W przód, out, rożny, odbieramy, Michał, wprowadzamy bramkarza, buch, strzał, rożny, out. My jesteśmy tą stroną dominującą, jakby mamy to. Tylko jeśli te statystyki nie przekuły się na bramki, to pojawił się niestety porażka z Chorwacją, remis ze Słowacją i już było po krzyku. Natomiast w proaktywności jest jeszcze coś takiego, że punkt pośredni w dążeniu do celu, tak? Czyli żeby strzelić bramkę, ja chciałem osiągnąć auty rożne. I my to zrobiliśmy długą piłką, Chorwaci zgrywali na aut, mieliśmy auty rożne i mieliśmy stałe fragmenty. No i jeżeli przyjęlibyśmy statystycznie, że z tych stałych fragmentów powinno padać 20% bramek, to my z 20 rogów powinniśmy strzelić 3-4 bramki. Nie zrobiliśmy tego i oczywiście nad tym ubolewam, tak jak mówisz, że mieliśmy moralniaka, czy taki niedosyt i żal. Natomiast no, polemika o pewnych rzeczach, no tak, ja mam taką wizję. Ktoś inny będzie chciał i może ta reprezentacja po mnie, ktoś inny przejmie i będzie grała w piłkę. No i okej. Okay. Czyli ja nie grasz mówię, na wynik, po prostu ty chcesz zrobić wynik. No, ale to przecież no, no. W piłce seniorskiej, no dzisiaj co? No, nie, bo, no to ale, załóżmy, że ale dzisiaj wiesz, zrobisz... to poleciał Czesio Michniewicz, nie? No tylko, że tam trochę było przejaskrawienie, no to zobacz, co no nie, ci powiedziałem. No nie, bo mecz z Meksykiem na dużym boisku to była jakaś profanacja futbolu. No ale nie, dobra, przykład, ale zobacz, no bo jakby, bo ja nie przyjąłem modelu, w którym my się cofamy, bronimy nie, i gramy z kontrego, gramy pressingiem. Tylko my przejmujemy kontrolę nad piłkę. Meczem, ale nie chcemy zbyt długo jej posiadać, ponieważ to generuje straty, które są dla nas niebezpieczne. I my odbieramy piłkę, szybko atakujemy, odbieramy piłkę, szybko atakujemy. Jeśli zobaczysz statystyki, my w naszej grupie eliminacyjnej mieliśmy najwięcej rożnych, najwięcej strzałów i tak samo w poprzednich eliminacjach i na Euro my byliśmy drużyną w top 5. My dopiero nawet drużyny po ćwierćfinałach my byliśmy dalej w top 5 z najlepszymi statystykami Euro. Czyli drużyny, które weszły do ćwierćfinału miały o jeden mecz więcej od nas, nie oddały więcej strzałów, czyli miały więcej stałych fragmentów w Euro niż my. Więc jakby tu nie możesz porównywać, bo ja nie cofam zespołu i nie bunkruję znaczy i tam nie, dwie no konterki. To, nie, kto jakby, ogląda futsal, ten wie, że my gramy pressingiem jakby, zawsze, jakby, nie? Okej, okay, no granie na wynik, no ale wiadomo, publika też jest ważna. Ci, co cię oglądają, kibice, no też grasz dla kibica, nie? No, wynik jest ważny, ale to musi dlatego jakby ci mówię, być że ja spójne. Byłem wkurzony na przykład po drugim euro, nie? Teraz mówisz mi jakby to, co się działo i no, jak to jakby, w ogóle... Ja też byłem wkurzony, no każdego wkurza porażka, nie? I No, co mam ci powiedzieć? Zobacz, tak mówimy, Georges Braz, no super trener, nie? Georges Braz, pierwsze mistrzostwo Europy. Umówmy, dla nas ćwierćfinał na Euro to jest jak dla nich mistrzostwo Europy. Porównując potencjał, no tak, ligi, możliwości wszystkiego. I teraz zobacz, on robi pierwsze mistrzostwo Europy bodajże w 9 albo w 10 roku swojej pracy. No i co? No, ta ciągłość dla mnie jest... No ale okej, okay, po 10 latach zaczekali, aż on zrobił Mistrzostwo Europy. Wiesz 10 co? Lat Wiesz poczekali mi się wydaje, że na Mistrzostwo Europy. W dużej 9 piłce nie miałoby to prawa bytu, nie? Wiesz o tym? Wiesz, ale on też nie spadł, nie? Tam gdzieś trzecie zajął, czwarte, piąte, ale generalnie poczekali, to wierzyli w jego wizję i zobacz, dzisiaj ona
Dzisiaj ta Portugalia zdominowała tak dwa razy Euro, Mistrzostwa Świata, więc jakby generalnie Ligę Mistrzów, jeżeli zobaczymy Sporting, Benfica cały czas w Final Four i ten Sporting, który zdobywa te trofea, ostatnio w finale przegrał pechowo, czy tam po kontrowersji sędziego z Palmą, no to jakby portugalska piłka jest dzisiaj wysoka, ale też na to poczekali 9 lat, nie? Więc jakby dzisiaj to jest też taka nauka, musimy pamiętać o tym, że... A czy ty masz pomysł, żeby jeszcze to zmienić, tą naszą może niepragmatyczną grę, bo pressing nie jest pragmatyczny, bo pressing chcesz szybko odebrać i strzelić bramkę, ale czy ty masz na przykład po Mistrzostwach Świata, daj Boże, wyjdziemy z grupy, przegramy w ćwierćfinale, ale może dojdziemy dalej, tak życzeniowo, czy ty masz już w głowie tą świeżą krew od Łukasza Żebrowskiego, czy już masz jakoś przedefiniowaną tą kadrę, kogo z tych doświadczonych tu już zostawić, jak to zmienić? Czy zastanawiałeś się, czy nie wybiegasz tak daleko w przyszłość? Nie wybiegam jeszcze tak. Jeśli ja bym zostawał, to model gry jakby się nie zmieni. On oczywiście z akcentem może być na przykład więcej zawodników kreujących grę, więc możemy trochę więcej posiadać o 10%, tak? Lub możemy mieć mniej jeszcze kreatywnych zawodników, to będziemy mniej posiadać, ale moda jakby zostanie, bo my jesteśmy stworzeni do takiej gry szybkiej, pressingu, odbiorze. A nie myślałeś na przykład tak, żeby jedną czwórką grać właśnie 3-1, a drugą 4-0, żeby jedną mieć taką czwórkę do kreacji, do trochę grania, przytrzymania w tych ciężkich momentach, bo też mamy dużo ciężkich momentów, prowadzimy, gdzieś nas cisną, żeby mieć taką właśnie czwóreczkę, żeby wciągnąć i rzucić tą piłkę tam na 10 metr, wiesz, po kilku ruchach. Czy mamy na to siły mówię, też? Robiliśmy, próbowaliśmy to robić. No, powiedzmy, że jak gramy na przykład z Leszczakiem wysuniętym, czy z Sendleskim, czy Mikołaja, jak często wysuniemy tam, czyli zamiast Mrowca i Marka, jak tymi zawodnikami takie gramy, 3,5. To my takie trochę, oni podchodzą pod grę, ktoś inny tam wprowadza, natomiast tam potrzebujemy zawodników kreatywnych, którzy widzą trochę więcej, wiedzą kiedy zagrać, nie boją się grać pod presją, bo grasz blisko rywala, w linii, tak, i tak dalej, i tak dalej. OK. Załóżmy, że mamy taki zawodnik. I teraz ten zawodnik musi robić to, ale też musi chcieć iść na te wolne pola. Bo teraz ja mam piłkę i chcę tobie zagrać, ale za chwilę to ty ją masz i ja mam tobie ruszyć. No i teraz mamy taki zawodnik jak Sebastian Leszczak, który chce zagrywać, ale niekoniecznie chce biegać. Michał Kubik chce zagrywać, ale niekoniecznie chce biegać. Mikołaj chętniej by biegał niż rozgrywał, nie? No a teraz musimy mieć takich trochę kompletnych zawodników. No i dzisiaj, jak zobaczysz, to jednak dominuje styl w Europie 3-1, nie? Jak zobaczysz tak, Sporting, tak, który tak, raz... Tak. Wszyscy ściągają pivotów, bo dzisiaj przy tej presji fizyczności to granie 4-0 jest no, mega niebezpieczne, nie? To wiesz, naprawdę trzeba mieć kompletnych zawodników w każdym aspekcie i teraz znajdź takich, nie? To nie jest proste, dlatego... Znaczy, wiesz, myślę, Błażej, że nie odkryłbym tutaj. Ja cię tak to pytam, bo to są pytania, jakby komentarze, bo ja sobie przewijałem wszystkie te nasze mecze, co ludzie pisali i tak dalej, ale tą grę, bo Pniewy też lubią grać właśnie tą prostą grę, no ile Łukasz Błaszczyk ma asyst, to ja nie wiem, na głowę do Kosteckiego czy Błaszyka, ale jak odwiniesz sobie Ligę Hiszpańską, też oglądasz, no to tam jest co chwilę długa piła, nie? Tam ale jest jedno, dwa słuchaj, podanie. Jakby ja nie polemizuję z kibicami, natomiast był taki czas, gdzie trzeba było zawodników do tego przekonać, nie? No bo ale to się, Ligę Hiszpańską. Jeżeli jedzie rekord, nie wiem, na powiedzmy na Sośnicę. No tak ekstremalnie, Sośnica się nie obrazi, bo to koledzy z miasta. A przegrali tylko tam 2-0, także. No to generalnie rekord gra, prowadzi grę, no generalnie nie jest zmuszony do innej gry. No i powiedzmy rekord przez wiele lat, czy powiedzmy Piast, czy Lubawa, nie są zmuszani do zbyt wielu meczy takich, o których mówimy. Czyli dopiero w zeszłym roku w playoffach byli zmuszeni do tej takiej gry prostszej i wygrała Lubawa, która grała najprostszą z tych trzech zespołów, trochę najprościej grała, jak się przyjrzysz. Znaczy najprościej, ale wiesz co mi imponowało właśnie w tym finale? Bardzo szybki doskok po stracie, szybki atak na piłkę i bardzo szybki powrót. To... No i jakby generalnie I nie oni nie skupili się akcjach. Na posiadaniu piłki, tak. Tylko na tym, żeby świetnie bronić. No i jakby generalnie tak. No i teraz jakby przekonując chłopaków, to pokazałem finał Mistrzostw Świata Argentyna-Portugalia. No to. Włączasz Ligę Hiszpańską, teraz grał El Pozo z Barsą. Ile tam tych wymian? 3-4, jak najszybciej tam. Ile tam jest strat w przodu? Jakby byśmy tak popatrzyli, jakby byśmy tak grali tak całkiem jak Hiszpanie, to jakie kibice by zażarli. Co oni robią? Co druga piłka to strata wyszła.
przy dzisiejszej fizyczności i presji, no godzimy się z tym, że jak Benfica gra ze Sportingiem, to tam drzazgi lecą po prostu z podłogi. Ale tam nie zobaczysz, że ktoś gra, 15 minut, szuka, wciąga na jedną prostopadłą piłkę, nie? Tam jest 2-3 podania i gramy do przodu. Znaczy... Jak futsal ewaluował, to zobacz na samych prostych Ukraińcach. Ukraińcy kiedyś potrafili klupać, pamiętasz, po 10 minut akcję, grali dla grania. Dzisiaj Ukraina gra całkiem inaczej w piłkę, nie? Bo po prostu futsal taki jest dzisiaj. On jest bezpośredni. No jeżeli ty zaczynasz akcję na 15 metrze swojej połowy, 10, to ty jesteś 30 metrów do bramki. Podanie 15-metrowe powoduje, że ty jesteś w strefie finalizacji. No nie ma co, wiesz, kruszyć kopii, po prostu trzeba tam jak najszybciej piłkę dostarczyć i sfinalizować. Ja myślę, że futsal będzie szedł tym i jeśli właśnie, zobacz, bronisz mojego modelu poprzez to, że powiedziałeś o lidze hiszpańskiej, portugalskiej. Okej, okay, my może trochę za bardzo jeszcze to uprościliśmy, może trochę bardziej gramy górą niż dołem do tych pivotów. No tak, bo ja tam... Tylko też jakość pivotów, no, porównujemy Ferrao, nie wiem, tam Rosze czy Zikiego do z całym szacunkiem Mateusza Mrowca i Michała Marka, którzy no nie mają dzisiaj takich parametrów utrzymywania się przy piłce jak oni i takiej gry indywidualnej, aczkolwiek uważam, że i tak mamy niezłych tych pivotów. No i to jest ich problem. Zobacz teraz, co się dzieje w lidze. Jeśli gra Lubawa Mateuszem Mrowcem i dominuje rywala, który się już tam jest zepchnięty za 10 metr, to jemu tam podawać, jemu tam podać jest bez sensu, bo wokół niego po 3 metry są rywale. Jak on dostanie, zanim przyjmie, to już wszyscy są. Nam jest potrzebny pivot, kiedy jest presja i my musimy się uwolnić. I wtedy Mrowiec jest, dziękujemy Mati, że jesteś, bo się uwolnimy spod presji dzięki tobie, nie? Więc teraz on ma problem, bo on 80% czasu w roku no, generalnie nie wykorzystuje swoich walorów, czy Michał Marek, lub tam walczy z wiatrakami, a ci zawodnicy mu i tak nie podają, bo Mateusz z Rakiczem po prostu sobie jadą i dojeżdżają do 10 metra bez, wiesz, bez wielkich problemów, no więc nie potrzebują tego Michała Marka i tam, a później albo mu dadzą, albo nie, on tam widzę, walczy, wiesz, jest tunel, po prostu otwarte do niego zagranie, a ten zawodnik naprowadza, bo i tak będzie kiwał, odjeżdżał, strzelał, bo mu ten Mrowiec nie jest potrzebny z tym Michałem Markiem. I jakby musimy zrozumieć problem, że ci chłopcy też się zderzają z innymi problemami, takimi jakbyście ich postawili na ich miejscu. 80% czasu walczą, tam walczą, nie dostają piłek, jak już dostaną, no to im ucieknie, no to wszyscy mówią, co on gra, nie? No a ja wiem, że oni nam są potrzebni, nie? I w formie potrzebni, więc no... Znaczy wiesz, to też dużo zmienia w kontekście futsalu rola bramkarza, bo bramkarz teraz pomaga wyprowadzać atak pozycyjny. I to jest właśnie ten klucz, że bramkarz jakby już przesuwa z góry tą obronę, i możesz coś wykreować dwoma, trzema podaniami, nie? I to jest tak w zasadzie Kazachstan zaczął to grać. Ty próbowałeś nawet na Katowicach, że się testy przeprowadzał również w tych aspektach. Ale teraz jest 2024, no i ten bramkarz w zasadzie, jak Ekstraklasa się ogląda, to każdy próbuje wprowadzić. Nawet Zadroga teraz ostatnio też wprowadza i gdzieś się próbują grać, nie? Okej, okay, Błażej, a powiedz mi jeszcze, jeżeli o tobie, bo już zawsze zbaczamy na tematy futsalowe. Czy ty przejmujesz się hejtem? Czy czytasz to, co piszą po meczach? Czy masz ochotę odpisywać? Bo zawsze jak pisałem ci po jakimś meczu SMS-a, nigdy nie odpisywałeś. Raz może dzięki napisałeś, ale czy ty czytasz w internecie komentarze, czy przejmujesz się hejtem, jak na ciebie walą, jak w bęben? No bo jesteś na to narażony, jesteś selekcjonerem. No, wiesz co, starasz się jakby generalnie z tego odłączyć. A czy twoja rodzina? Bo nie, na pewno rodzina czyta. Tak, czy... czasem tam coś powiedzą, że coś tam było. Ja też gdzieś tam czasem, no mimo woli, no media społecznościowe dzisiaj są jakby częścią naszego życia, to jakby... Ja pamiętam, jak ty je krytykowałeś. No tak, no, każdy jest, generalnie, no wiesz, no nie bądźmy hipokrytami, masz chwilę czasu, gdzieś siedzisz w aucie, czekam na syna pod szkołą, dobra, co tam się dzieje, nie? No jakby to jest naturalne. No te bodźce zewnętrzne, czyli o, widziałeś co tam napisali o tobie, nie? Nie, nie widziałem, nie? I oczywiście mówię, nie widziałem, nie chcę widzieć, a później z ciekawością, że ciekawe co napisali, nie? No i tak, był czas, że miałem ochotę, nie? Mówię, co ci ludzie, no za przeproszeniem, nie? Przecież to nie tak jest, nie? I miałem taki czas, że miałem czasem ochotę odpisać. Później trochę z tym walczyłem, mówię, nie wolno tobie. Dzisiaj nie mam nawet zamiaru odpisywać, śmieję się czasem z tego.
jakby jeszcze te osoby się czasem podpisały, jak wiesz, Legartis, no to łatwiej byłoby tej osobie spotkać ją i nie nawet powiedzieć, co za bzdury pisze, tylko wytłumaczyć, bo na przykład byłem na kursie tam strawy i też była taka rozmowa, akurat był po Mistrzostwach Świata w Katarze teraz. Tak. A co ci grają, a ten co gra, ten... Ja mówię, słuchajcie, ale nie możecie krytykować, nie? Nie macie żadnego pojęcia, tam się działo wewnątrz. No ja, wiesz, no sam byłeś w szatni na zgrupowaniu, ten przyjedzie, nie wiem, ma chorą żonę, problemy z głową, wiesz, ale nie powiedział. Ty się dopiero dowiadujesz o tym po czasie, ale wystawiłeś go, on jest nieprzytomny na boisku. Ludzie później, po co on go wystawił, coś... Jakby tych wszystkich jakby punktów po drodze, tego, kto zagra w meczu lub jak się prezentuje, jest tak dużo czasem, że coś nam może umknąć, czasem coś kibice nie wiedzą, o czym my wiemy, tak? Bo choćby weź ten mecz z Azerbejdżanem, nie? No fajnie się ułożyło wszystko. Mikołaj puka do mnie 6 rano, 5:45, w piątek. Trenerze, żona rodzi, jadę do domu. W Koszalinie, on mieszka, rozumiesz, w Regulicach. Książę Regulic. 5:45, on jedzie roztrzęsiony, wiesz, jak żona rodzi, on 800 km teraz będzie jechał, nie? No nie, nie ma szans, nie? Dobra, idź Mikołaj do pokoju, wezmę prysznic, ogarnę się, daj mi 5 minut, nie? Dobra, pobudka, mówię, za 4 dni mecz, on jedzie do Chrzanowa, żona rodzi. Co teraz? Mówię, dobra. No nie ma co z tym walczyć, no. Dziecko mu się rodzi, wiesz, w pierwszej chwili mówię, dobra, co on pomoże w szpitalu, nie? No bez sensu, że nie będzie odbierał porodu. Z drugiej strony, no chce być przy tym porodzie, tak? No nie mogę mu tego odebrać, bo może mieć do mnie żal. Przegramy z Azerbejdżanem 3-2, on powie tak, że aniż mnie nie wygrali, ani ja nie byłem przy porodzie. 5:45, jesteś w połowie, wiesz, zaspany. No dobra, okej, okay, ale szybko? Dobra, proszę fizjoterapeutę Krzysia Habrata, który jest w Krakowie. Krzysiu, pojedziesz z Mikołajem, bo on w tym stanie, jak będzie prowadził, to na pierwszym zakręcie wyleci z drogi, tak? Nie możesz jechać sam. Nie mogę go opuścić ze zgrupowania samego. W tym stanie, wiesz, żona, piąta rano. No, dobra. Krzysiu z nim pojechał, wiesz. No, żona rodzi tam w sobotę, w niedzielę on chce być przy małej, coś. Ja mówię, Mikołaj, dobrze, w niedzielę trenerze, wrócę wieczorem, jak wszystko ogarnę, jeszcze dom muszę przygotować, bo to przed terminem urodziła, łóżeczko skręca. No, wiesz, on przyjeżdża, wiesz, w niedzielę w nocy, późno w nocy, w poniedziałek tam wychodzi na rozruch nieprzytomny i on pięć bramek ładuje na drugi dzień, wygrywamy z Azerbejdżanem 7-2. Kto wiedział o całym ciągu zdarzeń, co się działo, jaka alternatywa, jak nie, Mikołaj jednak nie przyjedzie w niedzielę, bo jednak coś się wydarzy, powikłania, dziecko później się urodzi. No wiesz, no ileś rzeczy jest czasem składowych, których kibic, który przyszedł na mecz, nie wie, siada przed monitorem, nie wie, co tam się działo przez ostatnie 4 doby. Czy się chłopcy na posiłku z żartów, zaczęły się żarty, a żarty przerodziły się w głupie niesmaczne dowcipy i z dowcipów się zrobiła haja i się jeden z drugim pokłócił, dali sobie po mordzie i nie mogą teraz ze sobą grać. Takiej sytuacji oczywiście nie było, teraz dementuję od razu, żeby nie było, ale... Chciałbym właśnie zapytać ile, o to. Nie było takiej sytuacji, jakby dbamy o to, żeby to było tak bardziej rodzinnie i ja staram się... Atmosfera zawsze była dobra, zawsze. No, staramy się jakby generalnie... Wiem, że jest. No, staramy się o to dbać, bo ja myślę, że bez tego, to Chorwatów, tak, z Chorwatami rozmawiamy, oni są dumni z tego, że na przykład i... Bo tak mamy dobre relacje w tym porę, często turnieje i z Miczo dobre relacje i tam Marko, Shimura i Dragan, także... Jak z nimi rozmawiam, to oni, ich pierwsza reprezentacja na trawie tak mała. Oni tam przyjeżdżają z żonami, z dziećmi, jak rodzina. I oni tak czekają, to Modrić powiedział w Realu, mu powiedzieli, że tam, żeby nie ona może nie grać w Realu, ale na reprezentację pojedzie. Więc jakby też staramy się, żeby ta reprezentacja była dla chłopaków czymś ważnym, żeby oni czekali na to wydarzenie, żeby chcieli przyjechać na tą reprezentację, nie tylko odbemnić, ale przyjechać, znowu zagrać dobry mecz, bo no wiesz, musimy, Rafał, też docenić, byliśmy na 36-7 miejscu na świecie w rankingu. Dzisiaj jesteśmy na 17, nie? Byliśmy w rankingu europejskim na 23 po krośnie. Dzisiaj jesteśmy na miejscu 8, jeżeli odejmiemy Rosję. No wiesz, ci chłopcy tą całą pracą doszli do tego miejsca. My możemy krytykować styl, możemy krytykować ilość jakość powołań, czy ten, czy tamten. My dzisiaj jesteśmy 8 drużyną w rankingu europejskim. Słuchaj, nasza pierwsza reprezentacja na trawie jest 21. Przypominam, że w Europie jest 55 federacji w piłce trawiastej, z czego 5 nie gra na hali, czyli mam 50 federacji. My w tych 50 federacji jesteśmy na 8 miejscu w rankingu, gdzie powiedzmy, że na trawie nie ma takich nacji jak Gruzja, Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, gdzie grają Brazylijczycy.
Rozumiesz? Jakby generalnie ci chłopcy zrobili to wszystko i możemy dzisiaj krytykować styl, tak mówię, powołania, wszystko, ale my dzisiaj jesteśmy na 8 miejscu, za nami są Serbowie, za nami jest Azerbejdżan, za nami jest Gruzja, za nami są Czesi, wiesz, Węgrzy i tak dalej. Więc jakby no też musimy trochę ważyć, nie? Może docenić bardziej to, co mamy. Wiesz co, ja pamiętam, graliśmy w Hiszpanii 5-0, przegraliśmy mecz na hali Movistaru, nie wiem, czy pamiętasz ten mecz. Jechaliśmy na jeden mecz wtedy. Nie, przegraliśmy 9-2. Nie, no tam... Mikołaj dwie bramki strzelił. Trenerem był jeszcze Andrzej Bianga. Tak, no 9-2 przegraliśmy. To było 9-2, 5 tak, do przerwy było, bo tak, ja wszedłem 5-2, później. Tak, dobra, no, okay. Marcin Mikołaj dwie bramki strzelił. Ale to po tym meczu... Oni jechali na Euro. Oni wtedy jechali na Euro, bodajże do tak, Belgii. Ale do czego zmierzam? Rozmawialiśmy, pamiętam, długo w pokoju wtedy, po tym meczu i tak się zastanawiałeś, kurczę, jak ich zrobić, żeby kiedyś z nimi wygrać. To jest moje marzenie, żeby urwać punkt, coś zrobić. Później historia pokazała, że ten punkt z Hiszpanią był na wagę złota. To jest jedno. I wtedy pokazywałeś mi zeszyt. Nie wiem, czy dalej masz ten zeszyt. Mam pełno tych zeszytów. Ale Złote myśli. To był zeszyt z wszystkimi grami, które ty sobie sam wymyślałeś. Tak, no, jest. I powiedz mi, czy ty... Widziałem ten zeszyt, on jest niesamowity. Nawet ładnie rysujesz tak geometrycznie. Tak. Ale czy ty, przestrzennie. Czy ty byś nie chciał upublicznić kiedyś tego dla trenerów, spisać taki zbiór, na przykład defensywa, ofensywa, bo wydaje mi się, że w Polsce każdy to kupi, każdy to będzie chciał, a jak ich przełożysz to na język angielski, wydaje mi się, że i tak, bo futsal to pasja, to są pasjonaci i jak wydasz taką książkę z tym, co ja tam widziałem, to masz tak. Nie wiem, wiesz co, bo to, tak jak powiedziałeś, to by było czasochłonne, to ja są wiem. Moje gry, to były gry, które na przykład oglądam mecz, nasz mecz i widzę, że tu mamy deficyt jakiś, tu popełniamy często błędy i teraz jak zrobić grę, żeby był nacisk na ten element, żebyśmy go poprawili, czyli na zgrupowaniu przyjeżdżamy, tak jak mówisz, gramy gry, ale oprócz tego, że gramy, to panowie, na tym zgrupowaniu chcemy się skupić, na tym jednym elemencie, jego musimy poprawić i stałe fragmenty. I pod ten element na przykład mamy gry, tak? Czyli on nie rozwijał ogólnie, tylko jakiś tam element będziemy męczyć, żeby w meczu go nie popełniać. Trochę to będzie jak z przepisami. Pan się zna na przepisach, tak, ale na beszamel. Ja lubię, jak jest, nie wiem, doza pomarańczy, a ty lubisz dozę mandarynki. I mój przepis na ciasto nie będzie dla ciebie dobry. Każdy trener musi siąść i swoją grę wymyślić. Moja gra dla ciebie może być całkowicie niezrozumiała. Po cholerę on to robił. Bo to tylko dokładnie ja wiem, co chciałem w tym elemencie poprawić. Na przykład, musi wiedzieć zawodnik, co ty masz na celu. Ale no. Ja uważam, że trener, który wymyśli swoją grę, nawet ona będzie gorsza jakościowo od mojej, mniej płynna, ale to będzie jego gra, to on jej dużo lepiej dopilnuje niż mojej gry, w której nie czuł zagadnienia mojego problemu. Czyli ja uważałem, że my tu na przykład o dwa kroki gdzieś się tam za głęboko cofamy i my tego nie mamy robić. Jak utrzymać dystans do tego rywala, żeby tych dwóch kroków nie robić? Jak wymyślić grę, żeby zmusić tego zawodnika, żeby on tego błędu nie popełniał? I jakby, jak ja dobieram tą grę, ty powiesz, no debil, po co mu to, nie? Ale ty masz inne swoje problemy. Ty na przykład w swoim modelu gry będziesz dostrzegał, że ten zawodnik powinien się cofnąć trzy kroki, a nie robi tego. To wymyśl grę na to, jak on ma zrobić te trzy kroki, tak jak ty chcesz, żeby on to zaczął robić świadomie w meczu. I dlatego uważam, że czasem oglądam, my mam asystenta trenera, wiesz, prenumeratę, bo z Polskiego Związku przychodzi do mnie, więc też oglądam czasem te gry, czasem sobie, bo czasem początek gry jest fajny do tego, żeby ją zmodyfikować po swojemu i ona już fajnie działa, czasem ale sobie na tym oglądam. To polega, nie? Żeby no, ale generalnie bardzo rzadko kiedy wspomagam się czyimiś grami czy jakimś inną grą, tylko po prostu patrzę, to mi jest potrzebne, to robię. Chcę taką grę, robię taką grę, wymyślam. Przychodzę na trening, jest 11, oczywiście na reprezentacji nie ma tego problemu, nie? Generalnie, ale w klubach... To co powiesz o Katowicach? No wiesz, no były problemy i tak naprawdę reagujesz, dobra, jest 11, to zrobię z jokerem, dwoma, trzema jokerami, coś pokombinujesz, więc ja myślę, że taki gotowiec mógłby dobrych trenerów, którzy chcą się rozwijać, wezmą tak jak ja, no, fajną książkę, fajne gierki sobie zrobił na razie, słabych trenerów, o super, to tą grę zrobię, nie wiem na cholerę, ale ją zrobię.
Więc jakby ta książka by nic nie zmieniła. Znaczy ja myślę, dobrzy jakbyś, i tak ją odłożą, jakbyś, a słabi będą znaczy powielać myślę, gry, że, których nie rozumieją. Ja myślę, że jakbyś opisał doskonalenie gry w defensywie i dał, nie wiem, pięciu i na czym się w skupiasz. W moim modelu. W twoim odczuciu, nie? No w jesteś, moim modelu. No jesteś trenerem, jesteś selekcjonerem reprezentacji Polski, więc... No tutaj przed nami napisanie tego narodowego modelu gry, ono nam trochę idzie jak krew z nosa, no to muszę wszystkich przeprosić jakby... Że to nie idzie tak płynnie, ale to z racji wszystkich obowiązków, odległości, ja, Łukasz Żebrowski, Andrea, Andrzej, no też musimy się nad tym bardziej pochylić, bo tam powiedzmy jest zapisana jakaś część tej książki, ale jeszcze do końca trochę nam chwilę brakuje. Mam nadzieję, ale że się dzieje, to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że w miarę jakoś tam w najbliższym czasie postaramy się to ukończyć. A czy ty masz, jakbyś teraz cię zapytam o wrogów, masz wrogów? Byś wymienił kogoś, kto jest twoim wrogiem? Nie wiem, jak określić wrogów. No nie wiem, ktoś... Kogoś, kto mi źle życzy, to pewnie tacy są. Ale tak, że wiesz, że ci źle życzy. Nie, bo mi nikt nie mówi, że mi źle życzy. Nikt ci nie powiedział, nie, nie powiem, chciałbym, żebyś przegrał, nikt mi nie powiedział. Nie mogę się domyślać. A czujesz to? Oczywiście mogę się domyślać, nie? Po uszczypliwościach, czy jakichś głupich komentarzach, czy tam plotkach, które docierają, mógłbym to domniemać. Natomiast to się też zmieniło we mnie, nie? Że 5-7 lat temu się przejmował, dzisiaj się śmieje. I staram się tak patrzeć na to tak trochę z, nie wiem, no z żalem, że ludzie, no, że są, tak, się chce. No. No, dokładnie. A z jakich jesteś zawodników najbardziej dumny, których stworzyłeś i osiągnęli dużo w futsalu? Bo dużo odkryłeś zawodników, no wspominałeś Rafał Franc. No ja mam powinienem być dumny? No i myślę, że tak, no 5 mistrzostw Polski bo Rafał zrobił, nie? No mimo wszystko to osiągnięcie, nie? Tak, tak, nie, to, słuchaj, z tym potencjałem to on tam wykrzesał naprawdę dużo z tego. Znaczy nie? Ja pamiętam Rafała z Radanu jeszcze, jak byłem na młodzieżowych mistrzostwach Polski. Nie łapał się w Radanie, ja go wziąłem do Nowej i zrobił Kraj Strzelców. No to tak wiesz, to trochę o hipokryzji możemy porozmawiać, wiesz. Znaczy ja bym tu już zostawił ten temat, ale wymień mi kolejny. Nie, bo to jest ciekawe, bo to... Jeden z takich jakby tematów, bo wiem, że tak gdzieś tam panuje, że Rafał mówi właśnie, że jak w Hiszpanii, Portugalii, przecież tam też grają Brazylijczycy, coś tam, bo dużo jest u nas tej rozmowy, że tej ilości obcokrajowców w Piaście Gliwice. No i generalnie, jeśli on jest super dyrektorem sportowym, okej, niech będzie, ale jeśli tacy dyrektorzy sportowi byliby, to Rafał Franc nigdy by nie zaistniał w futsalu. Bo wybralibyśmy piątego Brazylijczyka z 7 rzędu i Rafał Franc nigdy z MOPA nie wszedłby na parkiet. I to, że my jemu daliśmy szansę i Mikołajowi Zastawnikowi, który miał 15 lat i innym młodym zawodnikom, to było dlatego, że nie patrzyliśmy tylko na to, że musimy mieć 10 Brazylijczyków i wygrać na 100% ligę. A Nowa wtedy walczyła o mistrzostwo i rok później zdobyła mistrzostwo z tym Rafałem Francem, który... To miała chyba tam sezon życia wtedy. Miałem dobry sezon, ale Rafał też jakby przyłożył do tego, nie ma co. Ja pamiętam jego debiut na Kupczyku, gdzie oczywiście on był tak zaoferowany, że wiesz, już gra w Ekstraklasie, że mieliśmy stały fragment rzut drożny. Słuchaj, i on źle pobiegł, ale tak się wydarzyło, że ja ją uderzyłem, a Rafał ją do pustaka strzelił. I ja zamiast się cieszyć z nim, to go opierdziałem, że źle pobiegł, a on się cieszy, rozumiesz, czy bramki w tym meczu strzelił. Mam też fajne wspomnienia, nie? Pamiętam jak... Nie przyjechał na zgrupowanie w Rzeszowie Kasprzyk, bo tam kontuzję miał czy coś i trener chyba Latacz wtedy. Mówi, kurczę, to kogo teraz powiem? Mówi, trenerze, ja mam fajnego chłopaka, takiego młodego pivota, super będzie, nie? No to dawaj. No i dzwonię do Franka, wiesz, słuchaj, przyjedź ten, no to na łysych oponach golfem przyjechał w 2,5 godziny do Rzeszowa. Jakby tu z tej perspektywy patrzę, że gdyby nie te wszystkie ruchy, to Franca nie byłoby w polskim futsalu, nie? Więc on dzisiaj też powinien jakby research zrobić, że może warto Polakom więcej dać szansy, nie? Że trzeba to jednak gdzieś tam znaleźć, taki złoty środek, nie? A nie tylko patrzeć my, tu, ja, Portugalczycy, Brazylijczycy. Ja nic nie mam do tych nacji, nie? Tylko jeśli wszyscy będziemy mieli takie podejście... Czy jesteś trenerem reprezentacji polskiej i chciałbyś więcej Polaków, no to jest siłą rzeczy. A powiedzenie, że z pierwszej ligi powinien powoływać, no jest niedorzeczne. No to jeżeli Rafał... Ktoś to powiedział, jeżeli Rafał, to są Rafała słowa. Jestem gotowy. To nie, no to wiesz, to jest niedorzeczne i to naprawdę, to już trzeba by było leczyć. No pewnie, że tak. Dobra, wracamy, to co ci mówiłem, do pytań. To są wszyscy z futsal ekstraklasy, dziennikarze, trenerzy, kapitanowie, z każdego klubu. No i co? Pierwsze pytanie, ja będę czytał, ja tak teraz, bo to nie, oczywiście mnie wykuł tego na pamięć. Ile razy pomidor mi przysługuje?
Ani razu, bo myślę, że to są fajnie rozbudowane pytania i są ciekawe. Pierwsze pytanie to jest oczywiście anonimowo. No to anonimowo znowu takie zabawy. No dobra. Ale jak będziesz chciał... Niech będzie. Nie, obiecałem, że anonimowo. Jedno pytanie. Nieuczciwość. Jedno pytanie, ci powiem, kto to był po programie, ale jest fajne. Pewnie się zgodził. Dobra, pierwsze pytanie. Do klubów ekstraklasy coraz trudniej jest dostać się młodym zawodnikom. Kluby, idąc za rozwojem sportowym i finansowym, opierają swoją grę w dużej mierze na doświadczonych Polakach i obcokrajowcach. Brakuje magnesu, który by spowodował, żeby młody zawodnik nie rezygnuje z futsalu tak szybko. To jest mega dobre pytanie. Czy zatem nie byłoby zasadne utworzenie kadry U17 i U21, ponieważ, jak pokazuje przeszłość w wielu przypadkach, właśnie ona przekonała wielu zawodników do pozostania przy futsalu. Kilka krajów w Europie poszło tą drogą, więc byłoby fajnie z nimi zagrać 3-4 razy w roku. I dodam do tego pytania, że jestem tego przykładem, że mnie młodzieżówka wybiła z dużego boiska Jurka Podróżnego. I to wtedy pytanie z tezą. Znaczy nie, dla mnie, ja ci odpowiem jako ja, a ty odpowiedz jako selektor reprezentacji Polski. Aha, czyli to było pytanie do nas. Pierwszy ty odpowiadasz, drugi ja. Znaczy nie, że ja jestem tego przykładem. Nie, żartuję. Ja jestem tego przykładem, że tak jest, jak tutaj nasz mój kolega napisał. Co o tym sądzisz? Czy powinny być w skrócie kadry U17, U21 i z innymi? Pytanie jest takie, czy powinny być kadry, czy co spowodowałoby, że młody zawodnik z chęcią by został jedno w futsalu? Jedno i drugie. I czy, tak, no to, no to w futsalu musiały być większe pieniądze, żeby 17-latek mógł się zdecydować i powiedzieć, chce być zastawnikiem w futsalu i zarabiać X, a nie... Czyli 10-15 tysięcy powiedzmy. Na przykład, czyli poziom pierwszoligowy na trawie. A nie przechwytujemy zawodnika w wieku 21 lat, bo mu nie na trawie nie wyszło, to wtedy ewentualnie przyjdzie do futsalu. To jest problem. A jeżeli chodzi o kadrę? Jakby tu jest, i tu jest odpowiedź odnośnie kadry U17, uważam, że to bezzasadna. Że my na U19, poczekaj, my na U19 mamy problem, powołujemy z młodzieżą mistrzostw Polski. Łukasz Żebrowski, jesteśmy na tych mistrzostwach. U17, U19. Świetny przykład w zeszłym roku. W zeszłym roku wygrały U17, wygrał AZS Uś Katowice. Który zawodnikami grał Rozwoju Katowice. Super zawodnik, został najlepszym zawodnikiem turnieju. I to jest rocznik, który nam pasuje do najbliższych mistrzostw Europy, czyli do eliminacji w przyszłym roku. 2005. 2006. 6. Super. Bierzemy. Dzwonimy. Nie, ja tu w rozwoju, kariera, nie, ja trawa, nie, dziękujemy. I teraz tak. My oprócz tego, że widzimy fajnego chłopaka na Młodzieżowym Mistrzostwach Polski, my się musimy dowiedzieć, czy on chce grać w futsal, czy on tylko tu przyjechał na turniej i go nie będzie za chwilę. Więc jakby spektrum, ok, dzisiaj inicjatywa Grzegorza Morkisa z powstaniem celiotki jest fajna, bo już trochę to spektrum się nam pojawia. Fajnie, no, bo grają co tydzień ligę, bo tak, to jest ważne. I można nie? ich obserwować, ale nie mówimy dalej o U17. Słuchaj, schodzimy w dół, gdzie tam, no umówmy się, 16-latek ciągle chce być Lewandowskim, a nie Kubikiem, nie? Więc jakby tam dzisiaj jest zbyt małe spektrum zawodników do obserwacji. A na obronę jeszcze jakby tego powiem, że musimy pamiętać, że my i tak mamy trudne zadanie, Łukasz Żebrowski ma przede wszystkim, bo pamiętaj, że chłopcy, którzy w przyszłym roku będą grali eliminację do Mistrzostw Europy, w przyszłym roku są eliminacje w marcu i w sierpniu, we wrześniu są finały, czyli w danym roku, oni mają 19 lat. My zaczęliśmy z nimi pracę w zeszłym roku po eliminacjach, czyli oni mieli ile? W tym roku mają 18, w przyszłym 17, roku mieli 17, 18. Więc teoretycznie mamy kadrę U17 do U19, bo ona trwa 2 lata. A zagrali jakieś mecze? Zagrali, tak? Oczywiście grali w Montaigu we Francji, grali w Porę w zeszłym roku, z Japonią, z Ukrainą, z Portugalią. Teraz zagrali we Francji, z Francją, z Hiszpanią, z Portugalią. Za 2 tygodnie, jak jest pierwsza, oni jadą do Serbii. W czerwcu znowu pojadą na turniej silny, z Maroko graj, przepraszam, w zeszłym roku 2 lata temu z Japonią. Do Poręcz pojadą znowu do Chorwacji na silny turniej, znowu będziemy mieli jakąś Francję, Portugalię, czyli, Maroko. Czyli ty uważasz, że to nie jest kadra magnesem? Nie, poczekaj. To ja poszedłem w dół. I uważam, że powinna powstać kadra pomiędzy U19 a pierwszą, ponieważ ci 19-latkowie w ostatnich latach tak naprawdę Sendlewski, który płynnie przeszedł z U19 do pierwszej reprezentacji, jest jedyny zawodnik. Kapitalne bo Raszkowski Euro. Jest, ale miał przerwę, bo on musiał dojrzeć. Bardzo mało chłopców, tych 19-latków jest gotowych na grę w pierwszej reprezentacji. Ja im mogę oczywiście dać jedno powołanie, żeby ich zachęcić, coś tam. I brakuje takiego U21, rozumiem. I tu był pomysł na to, żeby była ta kadra akademicka, bo ona jest w przedziale od 19, czyli tak jak oni kończą teraz maturę, do 25. Bo tam na Akademickie Mistrzostwa Świata jest do 25 roku życia. Czyli w tym roku w Szanghaju Mistrzostwa Akademickie Świata są 9, 9 i młodsi. Tak?
9-9 i młodsi, tak. 25 i młodsi. Więc do tego 2005 moglibyśmy powoływać. I ta kadra, tylko tak, trochę nie było niedomówienie z AZS-em, bo to miało być cykliczne, dwa zgrupowania w roku i co dwa lata ta fajna impreza, gdzie faktycznie to... Naprawdę fajna, bo sam byłem. I słuchaj, no ja sobie wspomnę, wiesz, Kazachstan, bo tę kadrę prowadziłem na dwóch akademickich mistrzostwach świata, czy Firańczyk, Wilk. Cichy był chyba też. Cichy był, był Marcinkowski. To w Kazachstanie, nie? Teraz popatrzmy tu ostatnio. Rajmund Siecla, był Grubalski, był Sendlewski, był Raszkowski. To też dla tych chłopaków... Raszkowski jeszcze raczkował do pierwszej reprezentacji, tak się akurat dobrze składa. Raszkowski raczkował. Sendlewski też to pierwsze takie przejście z młodzieżówki do pierwszej i też przez akademicką. Więc jakby i Kałuża był, i był Iwanek. Pewnie teraz byłby za chwilę za droga jako akademik i myślę, że to powstanie, rozmowa z Łukaszem, za dwa lata akademickie Mistrzostwa Świata będą w Poznaniu, więc ta reprezentacja, która dzisiaj jest tą dziewiętnastką, ona za dwa lata fajnie jakby zagrała jako akademicka, może z drobnymi zmianami, może ktoś doskoczy do tej kadry, ale tak, oczywiście tak uważam, że to można by, bo ci chłopcy kończą 19 i część z nich właśnie traci zapał, entuzjazm, a jakby była ta kontynuacja U21 czy tam 23, jakby to tam nazwać, czy akademicka bez hierarchii wiekowej, byłoby okej, okay, ale, no, sumie... ale musimy do tego, no słuchaj, musimy to zbudować, a to nie jest tak szybko, to jest budżet, taka reprezentacja musi mieć budżet, to musi być z czymś spięte, tam musi być sztab, tak, szkoleniowy. No to jest proces. No wszystko kosztuje. No wszystko kosztuje. No, ludzie sobie może nie zdają sprawy, ile kosztuje zgrupowanie reprezentacji, że PZPN ma swoje jakby standardy, z których nie schodzimy, tak? Jak nie schodzimy, no to ten koszt, ktoś powie, no mogliby w tańszym hotelu jechać autobusem komunikacji miejskiej, nie mieć lekarza i byłoby taniej. Ale takie są standardy przyjęte przez Polski Związek, ponieważ Polski Związek to firmuje. Wchodzimy w sprzęcie, dostajemy powołania, jesteśmy, PZPN za nas odpowiada, on nas ubezpiecza, w razie kontuzji leczy i tak dalej, zachowujemy jakieś standardy, więc te standardy kosztują i teraz taka reprezentacja też będzie generowała koszty. No co trzeba wylobbować, tak normalnie po ludzku mówiąc, jak w polityce, trzeba tuptać za prezesami, prezesie, ja bym taką reprezentację zrobił, ja po cholerę ci reprezentację, prezesie byśmy zrobili taką reprezentację, no i może się wydeptamy, no. No okej, okay. Mam nadzieję, że nasz kolega będzie usatysfakcjonowany. A tu jest właśnie takie drugie pytanie podobne, bo mało jest tej młodzieży, jeżeli chodzi o tą pierwszą czwórkę, bo jest Rol Matras w Piaście, no jest w Lubawie Sendlewski, który gra, no wypożyczyli Kornata, jest za Krzępek z Rekordu, za droga. Bardziej mi chodzi... Ta młodzież, teraz troszeczkę, nie wiem, czy oglądałeś mecz Bochnia-Bielsko. Oglądałem. Byłem nawet na meczu. Byłeś na meczu, kurczę, no nie widziałem cię, bo ja komentowałem, ale bardziej mi chodzi o to, że ta młodzież, Gołąbek, Madeja, oni w ogóle nie grają i czy dla nich to nie jest teraz fajnie pójść, nie wiem, do 8, 9, zresztą widzę, w to praktykuje, tak jak Miłosz Krzępek, żeby grali. Nie chcę, jakby to co powiem, nie będzie krytyką. To co powiem, żeby jakby Rekord nie odebrał tego jako krytykę, natomiast to jest moje spostrzeżenie i mój punkt widzenia na to, co powiedziałeś. Problem Rekordu jest od jakiegoś czasu taki, tak jak było z Miłoszem czy z innymi. Ci zawodnicy wchodzą przy 7-1. Po co? Żeby złapali dwie minuty gry? No przecież oni, oni od początku są przyzwyczajeni do takiej strefy komfortu. Rakicz, Mateusz, tam zastawnik pociągnął wózek, my sobie wejdziemy, jak będzie 7-1 dla nas. No, dawno nie było tak, że 7-2 dla rywala i se mogą wejść przy 7-2 w czapkę, bo już nie ma co bronić. Raz zazwyczaj to było przy 7-1 dla Rekordu, oni wchodzili i wiesz, tam te gąsiory grały i inne. No, oni sobie grali 7-1, Surmiak wchodził, wiesz, ha, ha, hi, hi, no bo co nam się stanie. No, ale co ich to uczyło? Nic. No i teraz, jak oni nie pójdą gdzieś w Polskę, tak Miłosz poszedł Krzępek i wiesz, i gra w Widzewie, bierze na siebie ciężar, musi coś robić. Surmiak idzie do, wiesz, do Bochni i gra, i musi bramki strzelać i tak dalej, i tak dalej. Albo Rekord zacznie od takich młodych chłopaków wstawiać od pierwszej minuty w meczu, tak? Niech oni się przełamują. Jeżeli Sendlewski może grać w Lubawie, jeśli nie boją się za drogi postawić, to czemu Florek nie broni na przykład, nie wiem, bo Iwanek był chyba po kontuzji teraz w tym meczu z Bochnią. Dopiero co to mógł Florek bronić, jakby. Ale to nie jest krytyka, bo jakby
Czyli to twój punkt widzenia, no mi o to chodzi. Mój punkt widzenia, nie znając oczywiście, muszę zaznaczyć, nie znając, to jest to, co mówiłem o reprezentacji, tak. Nie znając realiów rekordu, tego, co jest wewnątrz szatni, czy ci chłopcy w treningu są gotowi do tego grania, ja z boku patrzę, mówię, no fajnie było, jakby ich wpuścili albo wypożyczyli. Znaczy ja komentowałem natomiast, ten mecz, to miałem to samo, dlaczego... Natomiast nie chcę krytykować ani Piotrka jako dyrektora sportowego, ani Czusa jako trenera za te ruchy, bo nie znam, nie mam wszystkich danych. Nie mam wszystkich danych odnośnie tego, jak oni trenują, czy są gotowi, jaka jest wizja klubu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby ci chłopcy grali więcej, nawet z punktu widzenia reprezentacji młodzieżowej, lub zostali wypożyczeni na rok, dwa, co robią najlepsze kluby na świecie, czy tam nie mówimy nawet o hali, też, tylko o trawie, nawet wcześniej. Barcelona, Real, wiesz, wypożyczają tych zawodników, później osiągają do siebie, zagrają 2-3 sezony gdzieś i wracają, a tych najwybitniejszych zostawiają, więc no wiesz, też musimy pamiętać, Rafał, o tym, że no nie możemy oczekiwać więcej młodzieżowców w tych zespołach niż jest, nie? No bo jest, tak jak mówisz, Matras, Rol i jest Janiszewski. On już nie jest młodzieżowcem w kontekście U19, ale jest młodzieżowcem. Jest Zadroga, jest Zendleski. Zresztą ja bramkarzy nie liczę, bo ale akurat... dobra, ale okej, okay, ale wiesz co, no jest tych paru chłopaków, jeżeli to jest top 3, to i tak jest w miarę sporo, nie? Ja uważam, tak jeden, dwóch na ten klub ekstraklasowy, to jest okej, okay. No to jest 16 klubów. Ale grających. Grających, no wiesz, no w jednym będą grali więcej, na przykład, nie wiem, no. Haraburda, czy Klatkiewicz, czy Krajewski będą grali więcej, czy w Pniewach, czy w Jagiellonii. Wiadomo, że rekord Pieście będą grali trochę mniej, bo tam jest ta konkurencja trochę większa i no tam tych minut mniej dostaną, nie? Natomiast ta średnia gdzieś tam widzę około 30 zawodników tych młodzieżowych, to jest okej, okay, no reszta pierwsza liga, tam faktycznie może się ogrywać, nie? Okej, okay, dobra. Teraz kolejne pytanie. Zamieniasz się w szefa Akademii Piłkarskiej GKS Katowice, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze i idea jest połączenia szkolenia piłki i futsalu. Jak to realizujesz, od czego zaczynasz i na czym się skupiasz? Jesteś dyrektorem sportowym Górnika, bliskie mojemu sercu i masz połączyć mój kochany futsal z moim kochanym klubem. Ja też w Górniku trenowałem. To nie jest też tak, że tylko ty. Moje dzieciństwo też jest gdzieś tam przez Górnik, ale chwilę tylko. Ja chyba dzisiaj bym zwolnił większości trenerów do 13 roku życia, do 12 i zatrudnił animatorów, którzy by rzucali dzieciakom piłkę i im organizowali ciągłe granie. Czy to jest w zimie na hali, czy to jest w lecie na trawie, niech grają ciągle. Niech ciągle grają, sami rozwiązują problemy, nie grają bez jakichś turbozałożeń, zdobywania baz, faz, subfaz, przefaz, nadfaz. Tylko to trochę na tej konferencji mówiłem, no takie dane jakieś są podobno w Polsce, ja jeszcze tam do nich nie zajrzałem, że w tych klubach jak Lech czy Legia, chłopcy, którzy tak naprawdę się wybijają, to są ci, którzy przychodzą w 15 roku życia do tej akademii z jakiejś tam wsi, gdzieś tam. No, gdzieś tam, gdzie sobie grał i po prostu, wiesz, jechał z piłą. W wieku 15-16 lat dotyka taktyki i nagle się okazuje, że jest fajny zawodnik. Dzieciaki, które zaczynają w akademii od takiego, nie ma opa. I chyba coś w tym jest, nie? Tak a propos tych Kolumbijczyków, mówiłem, którzy tu przyjeżdżają do nas z Kolumbii i zamiatają trochę ligą, czy Jefferson Ortiz, czy Gadżego, czy Neme, czy z Kostaryki jakiś Sabalszeta, czy inni. Ale Sibara w Gwieździe też jest niezły. No i jak się pytasz ich, to oni nie mieli żadnych trenerów, tam grali na asfalcie w piłę i fajnie jest, nie? Po prostu milion kontaktów z piłką, rozmawialiśmy o tym. Jeśli kiedyś po lekcjach w poniedziałek zostałeś grać o 13, 12 skończyłeś lekcję i grałeś do 17, 18, jeszcze matka nie zawołała już do domu, żebyś lekcję zrobił, to był 5-6 godzin grania. No to dzisiaj w akademii przy trzech treningach ma 4,5 godziny. Jak tych dzieciaków jest 25, to ile on tam ma tych kontaktów przez te półtorej godziny na treningu? 5-7 razy dotknie piłkę? No jak ty grałeś 5 godzin w piłę non-stop w gałę na asfalcie, to kopnąłeś milion razy piłkę. Jeśli to zrobiłeś w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, to się okazuje, że ty w tydzień robisz to, co on teraz w miesiąc. Czyli ty w rok robiłeś to, co on robi w 10. No i jakby tym tokiem rozumowania brakuje grania, żeby nie przeszkadzali trenerzy, żeby dzieci grały i po prostu grały, a później wychwytujemy w odpowiednim wieku tych takich, co widać, że grają w piłkę, że widać po nich, żeby nikogo nie przeoczyć, żeby grali, po prostu grali, nie? No, bo czasem możemy jako trenerzy dyskryminować właśnie tych słabszych, tych mniejszych, bo jest tak. Wynik bo tam z większego napastnika, a jak oni będą grali, to tam czasem ten najmniejszy, zobaczysz po nim to największe cwaniactwo, że on musi sobie radzić, nie? Że on sobie dobierze fajnie składy, tak żeby nie musieć walczyć, czy coś tam, bo to czasem w grze więcej widać niż jako trener w treningu. Ja chyba bym dzisiaj,
do 12 roku życia po prostu idźcie, grajcie i tylko to obserwować. I oczywiście jakieś gry moderować, coś tam, taką grę albo siaką. Żeby dać wybrać też dzieciom, nie? No czasem, sposób. Ale też bym nie przesadzał z tymi, no. Z tym parciem na nich. I to mówię, czy to byłaby hala, orlik, trawa, grać, jak najwięcej grać. Byśmy może doszli ładu. Okej. Okay. Czy uważasz, że futsal Ekstraklasa powinna położyć jakąś tamę na obcokrajowców? Bo jeżeli tak będzie wkrótce, to będziesz miał problem, żeby kogoś powołać do kadry. Czy uważasz, w skrócie, limit dla obcokrajowców, nie jest po prostu obcokrajowców? Rozmawiałem o tym w zeszłym roku na Final Four. Między innymi z trenerem Brazem, na którego Rafał się czasem powołuje. Powiem, że Rafał jest pierwszym tym, że tak powiem, tym optującym za to, żeby to nie weszły takie przepisy. Mówię o Rafale Francu. Rozmawiałem z Brazem, rozmawiałem z Fede Vidalem i powiedziałem do Braza, jaki mamy przepis. I on powiedział, super, to chronicie nie swoich zawodników, tylko zawodników z Europy. Naszych, Hiszpanów, ich chronicie. Bo ten przepis, który mamy dzisiaj, że dwóch spoza Unii, a może być 15 z Unii, nie chroni Polaków, tylko chroni zawodników z Unii. Tak. No, przed tak. Zawodnikami spoza Unii. No. A my musimy zrobić coś, żeby trochę jednak nasz rynek ochronić. To trochę jest jak z ukraińskim zbożem, nie? I ja uważam, że powinno nie być ograniczenia dla obcokrajowców z Unii czy spoza Unii. Ale nawet 7 Brazylijczyków. Powinien być priorytet, że musi w składzie na przykład być 6 Polaków. 6-7 Polaków na przykład. Połowa. A później możesz wziąć 6 Brazylijczyków. Bo my trochę chronimy zawodników z Unii Europejskiej zamiast swoich zawodników chronić. Co niekoniecznie powinno być naszym interesem, na pewno nie moim, jako trener reprezentacji, tak? Więc jakby ja bym chciał, bo jak widać, czy Lubawa, która zrobiła mistrzostwo, ma jakoś te proporcje gdzieś tam w miarę zachowane. W rekordzie też te proporcje są zachowane. W Lesznie może trochę mniej, ale też gdzieś są, no bo jest Siecla, jest Betowski, Konkol, Konopacki. No jest 4, nie? Powiedzmy, że te proporcje też są zachowane, tak? Dreman też już był tak jedną nogą. Ale wrócił nogą. Do tego, jakby do balansu. Jest, i to się da, nie? Jakby generalnie dzisiaj nie, uważam, że to nie jest palący problem, bo jak rozmawiamy tu, to jest jakby, nawet nie nazwałem tego problemem, to jest tylko temat jednego zespołu, który wyjechał jakby za te granice i ściągnął jakby bardzo dużo tych zawodników, żeby mało znaleźć tam Polaka. Natomiast jeśli popatrzymy na Lubawę, Rekord, Leszno, Dreman, Bochnie, tu wszędzie jest umiar, więc jakby dzisiaj to nie jest dla mnie jakiś alarm, czerwona lampka, że kurde, my już tu powoli Polaków nie mamy. Natomiast to jest temat do rozważań, to każdy powinien wydać swoją opinię, ja, kluby, trenerzy, prezesi i ja oczywiście jako członek Komisji Technicznej Polskiego Związku Piłkarzy, że mogę złożyć taki projekt, że coś takiego powinno powstać. Nie wiem, czy to jest na dzień dzisiejszy potrzebne, bo tak jak mówię, to jest, nie jest problem taki globalny, nagminny, tylko to jest jednostkowy jakby, nawet nie problem, tylko jeden klub poszedł w tym kierunku. Na razie nie widzę, żeby ktoś szedł dalej w tym kierunku. Ale chyba to Eurobus też widzisz po tej przerwie, też idzie w tym kierunku. Bo też może zobaczy... jest pod wpływem. Być może, ale ja uważam, że pół na pół by było okej. Okay. Wiesz, dlaczego tak uważam? Z prostego względu. Tak jak Lubawa ma tych wychowanków, Raszkowski, Kaniewski, Sendlewski, bo to są ich zawodnicy tak naprawdę, że jak wprowadzasz takich top obcokrajowców, to nie mają się od kogo uczyć. No powiedz mi, na treningu, jak grasz na Pedrinho, czy... To jest zguba, bo ja tak jak żeśmy na początku rozmawiali, no masz Pedrinho, on ci wygrywa te 80% meczy bez twojej pomocy. No wchodzisz w strefę komfortu, mówisz, dobra, premia będzie zwinięta, ale ja bardziej mówię o trening. Ja wiem, że jak idziesz na Pedrinho, no to już później w lidze, dobra, no, to ci tam, wiesz, no, ale, będzie. Ale też jesteś w czwórce z Pedrinho, nie? No i też odpalasz peta i patrzysz, co Pedrinho ale robi. Ale myślę, że na treningu... Nie, okej, okay, nie, to ale teraz, wiesz, ale jakby wiesz, idziemy w formie żartów. Tak, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak. Że jak masz topowego obcokrajowca... Na pewno podnosi masz... to poziom. No, jeżeli byśmy się zamknęli w swoim gronie, my Polacy tu będziemy polską myśl szkoleniową i polski futsal, no to też nie byłoby dobrze. Nie? Ja myślę, że te proporcje, ci przyjeżdżający obcokrajowcy z innym stylem, że też musimy ich jakoś tam w miarę tolerować, oni, no wszystko generalnie nas rozwija. Jak to ma normalne proporcje, umiar, to jest wszystko fajne. Ja generalnie jestem jak najbardziej za, bo takich bramek, czy takich sezonów jak Pedrinho, czy wielu tych obcokrajowców, bo
bo tych z Piasta też trzeba docenić, tych obcokrajowców. No, Wini jest naprawdę kozakiem dla mnie. No. No, jest dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem. Nie? Dla mnie grającym trochę, no Brazylijczycy mają to trochę, że oni grają na takim bardzo pograniczu brutalnego faulu czasem. No. I to każdy miał, bo to miał Douglas, Nothing, Ferreira po prostu. To było nagminne, ja pamiętam jeszcze w Wiśle czy w Yango Katowice, że Douglas tak w treningu potrafił wchodzić, że no to był strach, że komuś złamie nogę. Nie? Tak, miał takie coś i oni gdzieś tam mają, na przykład jakiś, no, puszka. Tajemnica policzna. Grasz z Brazylijczykami w dziadka. Jak jemu wyjdzie pół metra piłka za autu, nie, gramy. Tobie wyjdzie tyle za linię, to już jest aut, on wychodzi ze środka. Więc jakby wiadomo, że to jest inna nacja i trzeba jakby ich wziąć na nich poprawkę. A czy to są lenie? Bo ja nigdy nie grałem z Brazylijczykami, więc... Nie, ja kiedyś taką miałem rozmowę na Łotwie, byliśmy na takim turnieju jeszcze z Wisły i był taki menedżer z Rosji, który notabene ściągał Limę, Edera Limę do Rosji. I on mi kiedyś powiedział, słuchaj, są dwa rodzaje Brazylijczyków. Ci, którzy mogą grać w Europie i ci, którzy nie mogą grać w Europie. I na przykład w Yango, pamiętasz, czy był taki Alisson? Tak. Super tak. Zawodnik. On był pochodził z rodziny, tam chyba 8 rodzeństwa miał. On tak tęsknił, na Skype'ie całe noce gadał, że on się nie nadawał do Europy, on musiał wyjechać, nie? I zobacz, że wielu Brazylijczyków, na przykład zobacz Falcao, nigdy nie przyjechał do Europy grać, nie? Zobacz, że część z nich po prostu wraca do Brazylii i grać. Są rodzinni, nie? Po prostu. Tak, gdzieś tam niektórzy przyjeżdżają do Europy i stają się Europejczykami po prostu. Na przykład ten Douglas Alvarado, który grał w Wiśle, on grał w Rosji, w Politechnice, później grał we Włoszech, w Portugalii i on już europejskie takie nawet zachowania, wszystko miał europejskie. Niektórzy są tacy, którzy nie przestawią się nigdy i ciągle są gdzieś tam głową tam, więc... No ale to jest chyba na inną rozmowę, to byśmy mogli tu... To Roland by nie miał czasu tutaj, no. Miałby problemy z żoną tutaj, nasz realizator. Okej, okay. To następne to jest takie, no powiem ci, mocne pytanie. Gdybyś mógł wywrócić stolik i dokonać zmian na kluczowych dla polskiego futsalu stanowiskach, to kogo widziałbyś w fotelu prezesa spółki i przewodniczącego Komisji do Spraw Futsalu przez PZPN? Chodzi mi o osobowość, którą byś widział tam. Co do spółki się nie wypowiadam, bo jakby nie znam realiów, nie znam rad nadzorczych, nigdy nie byłem na spotkaniu, a jeśli chodzi z mojego punktu widzenia, współpraca z prezesem Moskowiakiem jest, tak jak mówiłeś, jest wzorowa, więc jakby ja bym nie wywracał tam nic. Co do komisji, to tak samo, czy współpraca z Grzegorzem, jego zaangażowanie i te wszystkie młodzieżowe rozgrywki. Oczywiście Grzegorz ma swoje mankamenty, jest czasem trudny, ciężko go przekonać do jakichś tam innego punktu widzenia. Ma trochę czasem taki jest, zamknie się na jakiś jeden punkt widzenia i Grzegorza ciężko jest przeforsować na inny. Natomiast nie można mu odebrać wszystkiego, co robi, nie? Bo ja wiem na przykład, ile te młodzieżowe, ile rozgrywki, ile to wszystko kosztuje, ile on siedzi na tych komputerach, on tam przyjeżdżam do niego, wiecznie klubie w tym klubie, tu sprawozdań, tu coś się dzieje, tam ktoś dzwonił z jakiegoś klubu, Grzegorz nie jest osobą, która odmawia, nie? Czyli zadzwoni ktoś z pierwszej ligi, z drugiej, tam, z problem, z północy, z południa, on zawsze stara się pomóc, tu w ekstranecie, co tam w PZP nie zrobi, nie możemy kogoś zgłosić, ile razy jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, a na przykład na Beach Soccerze w Gdańsku niejednokrotnie siedzimy, i to jest ten okres, gdzie my transferujemy, tam zgłaszamy zawodników, to ile klubów dzwoni, to Grzegorz to załatwia. Więc jakby z tego punktu widzenia nie zmieniłbym. Druga strona jest taka, że musimy pamiętać, to jest jak trochę w polityce, nie? Lobby. No i Grzegorza relacje z prezesem do spraw piłki amatorskiej, czyli z prezesem Kazimierczakiem i z prezesem do spraw finansowych Henrykiem Kulą, no, który no, tu jest ze Śląskiego Związku i Grzegorz to taki synek jego, no to nie możemy mieć lepszej osoby w miejscu przewodniczącego komisji niż Grzegorza, który dwóch w zasadzie jego ojców jest powyżej i decyduje o polskiej piłce, powiedzmy, nie mówiąc o prezesie Kuleszy, czyli ważne osoby w tych pionach, nie? Czyli w finansach i piłce amatorskiej, do której jest futsal. I mamy Grzegorza, który jest synkiem tych dwóch prezesów, w cudzysłowie oczywiście, no ale bardzo Grzegorza lubią, szanują i ta współpraca, bo przecież Grzegorz był wiceprzewodniczącym jeszcze za prezesa Kazimierczaka, jak prezes był Kazimierczak, był przewodniczącym komisji, więc ja nie wiem, czy może być lepsza osoba dbająca o futsal. Mówię, trzeba się usiąść, Grzegorza kiedyś zaprosisz i on ci o tym wszystkim powie. Ja czasem widzę, ile on, znaczy, on roboty robi takiej, której nie widzimy. Nie? To jest ja byłem w Brzegu, to też nasz prezes Robert Gorazdowski, którego pozdrawiam, też właśnie do niego dzwonił w mojej sprawie, bo też była sprawa i co, spalantował? Wszystko zagrałem, baraż wygrałem, także no, cieszę się mówię, występami w Brzegu. Grzegorz tu dużą robotę robi, ja tu... No, nie jestem na tych młodzieżowych mistrzostwach, jestem na tych wszystkich imprezach.
Oczywiście, jak każdy z nas, ja mam wady, ty masz wady, każdy z nas, Grzegorz też ma swoje wady, nie? Tylko jak te dobre cechy przykrywają te wady, czy je przykrywają, to jest pierwsza rzecz. I jak my potrafimy z tymi jego wadami sobie radzić, nie? Ja nie mam problemu z Grzegorzem tam. Zawsze sobie fajnie porozmawiamy i czasem mi się uda coś przeforsować, a czasem mi się coś nie uda przeforsować. Czasem do czegoś go namówię, a czasem mówi mi, że głupio gada mi w ogóle, że... A powiedz mi, a jak relacja z Bogdanem Durajem po słynnym papierosie na lotnisku? Nie, no z Presem Durajem mam dobre relacje. Teraz rzadziej jest przy nas, jest więcej przy Beach Soccerze, więc raczej go tam widuję, jak pojadę gdzieś tam prywatnie sobie na Beach Soccera do Gdańska, to tam się rewidujemy. Aczkolwiek był w Łodzi na naszym meczu z Ukrainą, więc się widzieliśmy. No prezes ma mniej czasu, no też trochę Rafał lat minęło, więc prezes nie jest młodszy. No ta sytuacja dalej mi siedzi w No głowie. Tak, no trochęśmy czasu razem spędzili, miłego, parę ładnych godzin. No niektórzy się śmieją do dzisiaj, że jakby nie ja, to prezes by do dzisiaj siedział jak ten Tom Hanks na terminalu, tak? Żeby sam nie dogadał po angielsku i byłby do dzisiaj w Amsterdamie i tam miałby swój terminal. No, ale widzisz, no to z takich przygód się też to wszystko tworzy, że można by tu fajne historie powiedzieć. To jedna, jeszcze parę mam, tak. Jedna, to ja powiem tą sytuację, bo nie wszyscy wiedzą. Błażej poszedł, bo ma niestety nauk palenia papierosów i poszedł z prezesem Bogdanem Durajem na papierosa na lotnisku i nie wsiadł do samolotu, bo mieliśmy przesiadkę, bo ten papieros po prostu zabrał im czas. Nie, bo to jest duże wypłycenie. Prezes Duraj był po jakimś zabiegu. Żył i mieliśmy przesiadkę na Schiphol w Amsterdamie, jako że to jest duże lotnisko, a mieliśmy bardzo krótki czas, nie wiem czy pamiętasz. Prezes bardzo powoli szedł, wszyscy ruszyli. Tam prawie biegli, pamiętam. Tak, wszyscy ruszyli, a prezes kuśtykał. No więc ja mówię sobie, dobra, idę, bo przewidywałem, że jakby się zagubi na lotnisku, to będzie po nas. No i poszedłem z prezesem, no że tak już doszliśmy, widzimy, że jeszcze gate już jest otwarty, to prezes mówi, to chodź zapalimy. No akurat była blisko palarnia, zapaliliśmy i nieprawda, bo to było tak, że my szliśmy i z tej takiej ruchomej kładki jechał mężczyzna, dwóch. I on był po jakimś porażeniu, miał prawą stronę sparaliżowaną i chciał zejść z tej kładki, się wywrócił centralnie przed naszymi nogami, uderzył twarzą w podłogę, krew się leje, my go podnosimy, tam to trwa. Podnieśliśmy go, idziemy do gate'u, a kobieta, delay. No i tak żeśmy spędzili od godziny 13 do godziny 22 z hakiem na lotnisku. W dwójkę poszedłem, oczywiście załatwiłem transfer. Powiedziałem pani, że się spóźniliśmy na samolot, zapytała się czemu. No jak powiedziałem, że byliśmy na papierosie, to się zaczęła śmiać i dała nam te bilety na ten transfer za darmo. No i tak to. To była fajna zabawa wtedy w samolocie. Super zabawa. Panie klaskali, ja wiem, wy żeście klaskali, tak, ja wiem. To jest kolejne takie pytanie. Od czasu, kiedy objąłeś funkcję trenera kadry, mamy już 6. selekcjonera pierwszej reprezentacji trawiastej. Czy to znaczy, że nasza futsalowa reprezentacja jest tak dobra, że nie wymaga żadnych zmian? Jakby nie zastanawiam się nad samym końcówką pytania, bo nie do mnie jest pytanie, czy ona jest taka dobra, że nie potrzebuje zmian, to nie do mnie, to do prezesów jest pytanie. Czemu przeżyłem 6 trenerów? Nie wiem. Czy tu chodzi, że w trawiastej było 6? Ja wiem. No to odpowiedź jest taka, że trawiasta jest na 21 miejscu w rankingu, a my na 8. To jest odpowiedź dobra, powiem ci, że przemawia, nie? Ranking zawsze przemawia. Okej, okay. To już mniej więcej o tym mówiłeś, ale to pytanie padło aż 3 razy. Czym kierujesz się, wysyłając powołania zawodników na kadrę? Jakie są 3 najważniejsze kryteria dla trenera przy powołaniu zawodników do reprezentacji? Przydatność dla zespołu, czyli na swojej pozycji, czy spełniają, czy ich zachowania boiskowe spełniają moje oczekiwania. To jest jeden z ważnych aspektów. Ich przygotowanie fizyczne, czy to są zawodnicy wybiegani, którzy dadzą radę, czy raczej nie. No i trochę przy powołaniach pierwszych nigdy nie wiemy, czy ta osoba się wkomponuje, czy będzie częścią rodziny, czy będzie outsiderem. Raczej aprobowane są te osoby. Oczywiście nie wszyscy się będziemy kochać, nie wszyscy będziemy spali w jednym łóżku i chodzić na spacer za rękę. Natomiast chodzi o takie współżycie, o wzajemny szacunek. Wsparcie. No dokładnie, to wszystko, wiesz, piłki jak zbieramy, to nie, dobra, młodzi, coś tam. Generalnie wiadomo, że jest hierarchia, bo ona jest wszędzie, natomiast o to, czy ludzie się... Tu był trochę problem, od razu poruszę, swego czasu z Kubą Konkolem.
bo Kubol przyjechał na pierwszą reprezentację wtedy i też taki był, trochę był kiedyś jak ja, nie? I może to z czasem mi powiedziało, kurczę, nie możesz skasować gościa, który jest tak samo czasem głupkowaty, jak ja byłem. Nie? Bo też miałem nieporządną gębę, taki byłem trochę zuchwały, że mówiłem, co myślałem, że ja jestem najlepszy i tam co mi będziecie gadać, nie? Więc Kuba też tam przyjechał i mówi, nie, no ty nie umiesz grać, po co on cię powołał, a ty też nie, nie? Jakby i zawodnicy sami go no, odsunęli. Siłą rzeczy, no. Jeżeli zespół cię odsuwa, no to powołując takiego zawodnika, no niestety narażasz się na to, że zespół stworzysz pęknięcie, nie? No i jeżeli 11, czy 12, czy 13 odsuwa jednostkę, no to nie możesz na siłę jej wciskać. To musi minąć czas, jakaś rozmowa, coś, przekonania jednej, drugiej strony do zawarcia pokoju. Może jedna i druga musi dojrzeć do wszystkiego. Jedna musi zrozumieć, że może on nie powiedział całkiem tak źle. A on musi zrozumieć, że może nie wszystko trzeba mówić. No i jakby tak patrzę na to, czy pasują do siebie, czy dadzą radę na poziomie, musimy rozważyć te dwa, bo ty sam, Rafał, tu jakby możesz potwierdzić to, że tempo meczu ligowego jest całkowicie inne niż meczu międzynarodowego. No nie, no to nie mówmy. No, no, no to wiemy, no to wiemy. No to teraz wiesz, zwykły kibic czasem tego może nie wiedzieć. I zawodnik, który dostaje powołanie i niejednokrotnie tak było, słuchaj, to będzie inne tempo, nie? No i on po czasie rozmawiając z nim mówisz, i co myślałeś, jak ci mówiłem, że będzie inne tempo? Nie, no myślałem, że będzie trochę szybciej, a tam, no jak może być szybciej? No i później wpadasz w wir takiego meczu międzynarodowego i mówisz, ja pierdzielę, jaka karuzela, nie? Co się dzieje? 400 sekunda, ty już masz do zmiany. No więc patrzysz, kto wytrzyma, nie? Na tym tempie, kto da radę, jeszcze nie odstawi nogi, dojdzie do dobrej presji. Czyli na przykład, znowu wrócę, Kuba Konkol, którego ostatnio obserwowałem, nie? Kuba fajnie gra do przodu. Wiemy, że gra ofensywnie, super, nie? No ale zobacz, Kuba nie przegrał pojedynku z Pedrinho, kucharze na wyjeździe, nie przegrał pojedynku z Mateusem, grając z rekordem, jak gra i te 3-3, nie? Czyli zawodnik, który już ci pokazuje, że tak, gra w ofensywie, ma fajny pomysł i dobrze gra w defensywie, nie? Czyli już masz jakieś cechy, które spełnia, tak? Okej, okay, to już mamy jedno, no to teraz tylko trzeba przekonać tego drugiego. I tak jak mówię, no, czy spełni założenia, czy po prostu mu powiesz, słuchaj, masz robić tak i tak, to nie będzie ze swojej piłki grał, tylko się dopasuje. Oczywiście tam gdzieś jest ta przestrzeń na swoją inwencję, bo to nie jest tak, że ja ich zamykam, masz grać tak i koniec. Gdzieś mają tą przestrzeń dla siebie, na swoją inwencję, bo mi a propos... Nie, ty masz swoje zasady, masz 5 zasad, no, czy 4, trochę więcej, teraz no, nawet może no, 15, ale są ale zasady, które nie łamiemy, tak, natomiast całą resztę tak. Daję wam swobodę. Nie? Róbcie to, jak uważacie, rozwiązujcie tą akcję, ja wam nie będę jej rysował, bo uważam, że to można zrobić w koszykówce, gdzie złapiesz piłkę w ręce i pokażesz 2, 3, 5. Natomiast tu, przy presji międzynarodowej, może jeszcze w naszej lidze, gdzie rywal się cofa na połówkę, no to możesz takie rzeczy robić, natomiast wpadając, no to no nie, to nie przejdzie. No to już po części powiedzieliśmy na te pytania, ale oczywiście je zadam. Czy czujesz się dobrze, komfortowo, kiedy wybierasz grę pragmatyczną, a nie grę, z której słynąłeś jako zawodnik i trener Wisły Kraków, czyli grę ofensywną? Czy jest ci głupio, że tak nie, grasz? Nie, no bo ja już nie gram, no to jak możemy tak grać? No mnie nie ma. Ale byłeś wtedy trenerem Wisły Kraków i tak grałeś ofensywnie. Ale ja grałem. Byłeś grającym no, trenerem. Ale ja grałem po prostu. Ale ty wybrałeś... No tak, bo ty jesteś ofensywny, no okej. Okay. Nie, no ale nie. Słuchaj, to trochę tak pół żartem, pół serio. Dzisiaj wchodząc nawet na przewagę z nimi, to zrobię ci dużą różnicę jeszcze ja grając w przewadze na przykład. A wiesz dlaczego ja to ci potwierdzę? Bo jak grałem z tobą w przewadze jako bramkarz, ty grałeś, to na pniewach mi dałeś takie ciasteczko poprzekątnej, że była no, taka... Dziękuję. No ale tak no, było, dobrze, no. I ty dziękuję. Tu widzisz te dziury. No. Jakby generalnie nie. Także jestem w stanie ci uwierzyć i zapewniam państwa, że można Błażejowi wierzyć. Słuchaj, no to znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli tego sprzed minuty. Są zasady. I ja ci powiem szczerze, że ja mógłbym, ja jako ja, tych zasad, jakby zasad nie przestrzegać. Jako zawodnik podejrzewam, żebym się rozbił o moje zasady jako trenera. Rozbiłbym się, że nie umiałbym ich spełnić, że nie byłbym takim dobrym zawodnikiem w tych punktach, czyli nie szedłbym na drugie piłki, nie obracałbym się za rywalem, nie wiem, nie cofałbym do jakichś... Znaczy, jakieś tam nie grał. Jakieś tam punkty. Nie grałbym w swojej reprezentacji, no. To jest problem, nie?
No i teraz ktoś powie, no właśnie dlatego ta reprezentacja nie gra ofensywnie. A ja teraz odpowiadam inaczej. To przez to, że tacy jak ja, którzy mieli grać w piłkę, ale nie trzymali zasad, grali przez te lata, może dlatego nas nie było na Euro przez paręnaście lat. No tak. Bo co z tego, że ja tu tam ciasteczko, tu sreczko, a tu pojechali dwa razy dali. Romek Sowiński zawsze mówił, że mam wychodzić w bilansie na plus, czyli jak dwie zawale, to trzymam szczelić. No i to uchodziło w polskiej lidze, bo to tak jakby dzisiaj Pedrinho to samo powiedział, nie? Pedro, dwie możemy przez ciebie stracić, ale trzymasz szczelić. No i on to ogarnie, nie? Natomiast na poziomie międzynarodowym to już nie jest takie hop, nie? Dwie łatwo stracić, ale nie wiem, czy bym trzy odzyskał. To tak. Z taką Chorwacją, czy Ukrainą, czy z kimś. I jakby tu jest problem, nie? Że tam o każdą bramkę musisz walczyć, a mnie by tak łatwo przychodziło to tracenie, nie? Stąd ta rozmowa na przykład o Sebastianie Leszczaku, że muszę go zabezpieczyć, bo ja wiem, że on tak jak ja nie spełnia. Nie spełnia. On nie spełnia. Więc ja go zabezpieczam z kimś innym, żeby o te dziury załatać, ale mnie już nie stać na dwóch Leszczaków, bo kto by to zabezpieczył? To byśmy musieli w szóstkę grać, to musimy pisać do UEFA o zmianę przepisów. To tak naprawdę... Więc jakby to jest takie pytanie o znowu pragmatyzm. Czy my mamy takich zawodników, żebyśmy mogli w Europie tak grać, jakbyśmy chcieli? No bo tak, wtedy w Wiśle to też miałeś samograjów, z tego co pamiętam. Chociaż zmieniłeś w pewnym momencie taktykę... Samograjów, słuchaj, Wisła to jest jakaś tam też moja poniekąd porażka. Bo pamiętaj, że to są 4 lata, 2 wicemistrzostwa, mistrzostwo i brąz. Więc to nie są wybitne wyniki, jak na tamten klub i personalia. Oczywiście trafiliśmy na akademię, która była mocna, która była już zgrana, miała dobry obcokrajowca, Honzę, Despotowicza i tak dalej. To był dobry zespół, który nas... Ja najbardziej żałuję tego sezonu drugiego, bo ten pierwszy Wisły, gdzie przegraliśmy, nie było jeszcze playoffów, przegraliśmy tam w dwumeczu, no okej, ogarnialiśmy się. Ale w drugim byliśmy naprawdę dobrze graliśmy, nie? I te bezpośrednie mecze z akademią, no tu w karnych pierwszy mecz, gdzie my już prowadziliśmy w karny, chyba Bartek Łeszyk nie strzelił i my mamy dwa karne i podchodzi do nich Douglas i André. No i przewidziałbyś, że dwóch Brazoli nie strzeli karny. Dobra, przegrywamy w karnych. Drugi mecz u siebie, rozumiesz, Akademia oddała 3 strzały, czy tam 4 i wygrała chyba 3-2 albo 4-3. No z niczego, tak oglądałem ten mecz tak dzisiaj, wiesz, po czasie. No i tam jedziemy, dostajemy 5-0, do przerwy tam jest po krzyku szampany, już otwieramy. My dochodzimy na 5-4 i mamy przewagę 4-3. I co ja robię? Ściągam siebie z tej przewagi, żeby patrzeć na to, jak chłopcy zdadzą radę i nie gram w tej przewadze i nie wyciągamy tego, nie? A tam dyspozycja dostała czerwień. Jak my byśmy ten mecz odwrócili, to może byśmy odwrócili losy całego, a może nie. Natomiast to była porażka moja, dość duża z Akademią. A co było większą porażką? Wisła czy AZS spadek? Wiesz co, chyba Wisła, bo tam miałem chyba większe wszystko możliwości miałeś w Wiśle, nie? Jakby generalnie zawodników. No wiadomo, to był też taki mecz, że Akademia to nie byli słabi zawodnicy. No nie, nie? No wiadomo. No, w tamtym czasie Lebiedzińscy, Pieczyńscy, Łeszyki i tak dalej, plus wsparci Honzą, tam Frankiem, Despotowiczem. Tych 4 Hiszpanów tam przyszło. Tych dwóch Hiszpanów w przerwie zimowej, no to był dobry zespół, to nie ma co gadać. Nie trafiliśmy, więc to było 50-50, tylko za łatwo nam to poszło, ta porażka. Mówię, ale pierwszy mecz, karne, my wygrywamy i mogło być całkiem inaczej, ale stało się jak się stało. Natomiast Katowice, no Rafał, to jakby nawet patrząc na twoją osobę, rok wcześniej, w poprzedniej sezonie się utrzymujemy i bronisz nam tam połowę meczy. To jest jak trochę jak w zeszłym roku Jagiellonia. Dobreńko tam pobronił tyle meczy Jagiellonii i ona dojechała do 4-5 miejsca. Oczywiście miała lepszy zespół niż teraz. No a w drugim sezonie nie miałeś już takiego dobrego. Pamiętasz, ja pamiętam taką sytuację, w której dostajesz z narożnika i sam sobie piętą bramkę strzelasz. To pokazywało, że jak się ma zesrać, to się zesra i po prostu nic nie zrobisz, nie? Po prostu jak nie ma formy, to będzie wpadać coś, co kiedyś by nie miał prawa w ogóle wpaść. I to był taki sezon, któryśmy... Przełomowy mecz był chyba w Głogowie. 2-0, pod kontrolą, 5 sytuacji, przedłużony karny, nie strzelamy, setek nie strzelamy. I kończy się 4 czy 5-3 dla nich. Po przerwie całkiem inny zespół wychodzimy. I od tego meczu idzie taka, wiesz, tendencja, gdzie myśmy dużo meczy jedną bramką. Jak popatrzysz w historię, znaczy ja wiem, myśmy przegrywali jedną bramką. A ty nie uważasz, że... No, była to porażka, ale te porażki chyba mnie nauczyły dużo. Te porażki z Wisłą, wbrew pozorom, popatrz. Jak ja bym wtedy powygrywał wszystko z Wisłą, z Katowicami, coś jeszcze więcej zrobił, no pewnie może bym był złote dziecko, jak Guardiola, co nie dotnę, to zamieniam złoto, nie? Natomiast musimy zachować proporcje, no. A może te doświadczenia właśnie mnie wiele więcej nauczyły niż wygrywanie. A nie masz takiego przeświadczenia po czasie? Wydaje mi się, że to było dla dobra reprezentacji, bo tak naprawdę na Katowicach dużo rzeczy testowałeś.
Ja uważam, że to jest jakiś tam problem, bo to nawet ja dwa tygodnie temu, tydzień temu chyba się z Michałem Probierzem widziałem jeszcze ostatnio, rozmawialiśmy właśnie o tym cyklu treningowym, jaki my mamy, nie? Ja będę masz jakiś pomysł na jakąś grę, to czy jest czas ją testować na reprezentacji? No nie. Tak samo Katowice czy GSF to było takie miejsce, w którym ja mogłem sobie testować coś, sprawdzać, jakąś gierkę wdrażać i ja ją brałem na reprezentację. Zrozumiem też punkt widzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie? Prowadzisz klub, tak Katowice, spadasz z ligi, tak? No, spadliśmy z ligi, no nie masz super budżetu, zawodnicy nie są w formie, ja co chwilę wyjazdy, więc wiadomo, że jak my jadę pięć razy... A było sześciu, pięciu, no, tak na było, treningu, no. Wiesz, ja wyjeżdżam na miesiąc, jest kipisz w klubie, spadasz i ktoś mówi, no co za trener reprezentacji, spadł z ligi, nie? Nie biorąc pod uwagę, że ty miałeś sześciu ludzi na treningu, że ciebie co chwilę nie ma, że wali się w klubie, że zawodnicy są bez formy, że źle dobrałeś transfer, spadłeś z ligi. Więc jakby chroniąc wizerunek swój poprzez wizerunek trenera, no nie pozwala ci na to. Z drugiej strony fajnie byłoby gdzieś móc sobie potestować te wszystkie rzeczy, które przyjeżdżasz z gotowca na prezentację. A czy ty w ostatnim czasie właśnie pomagałeś jakimś klubom? Tak, pomagałem Jagiellonii w zeszłym roku, tam parę razy byłem. I też testowałeś, tak miałeś... Tak, mogłem sobie potestować, trochę gierek sobie wprowadziłem. Pomagałem Jagiellonii, Jagiellonia się oficjalnie zwróciła do prezesa Kuleszy poprzez tam... Chciałbyś się jechać do Białegostoku? Rafał, musisz pamiętać, że trochę możesz się czuć jak pasożyt, jako trener reprezentacji. Rozumiem cię. Okej, okay, dobra. Dzieci wychodzą do szkoły, żona wchodzi do pracy, okay. A ty rano co? Żona mówi, wstajesz? Ja mówię, nie mam po co. No nie idziesz do pracy, bo kto ci da 70 dni urlopu w roku? No tak. Nie ma takiego, nie? To jest pierwsza rzecz. I mecze masz w weekend do oglądania. Zgrupowania masz 10-12 dni, wracasz, znowu siedzisz w domu, więc trochę brakuje jakiegoś zajęcia. Nawet tam do tej Białegostoku pojechać na te 3 dni, coś zrobić, jest fajnie się trochę oderwać i popracować. Bo to jest jakieś zajęcie, nie? No tu mam jakieś treningi, no tam gdzieś z dzieciakami. Kadrowicza z tego, nie? No Piotrek Skiepko się też, no będąc tam, no Piotrek się urodził. No wiesz, teraz będzie problem, bo Jagiellonia spada, Piotr nie wiem co zrobi. No wiesz, mimo wszystko to gra z pierwszej ligi. Był swego czasu taki zawodnik, który jeździł z pierwszej ligi, ale... No ja nie wiem, czy to się uda. No to zobaczymy. Piotrek, zmieniaj klub, chłopie, jak chcesz dalej grać w reprezentacji i pojechać do Mistrzostwa Świata. No to jest dobre pytanie. Co planujesz po przygodzie z reprezentacją? Jakie masz plany dotyczące piłki trawiastej i kiedy poprowadzisz drużynę narodową na trawie? A wiem, że robisz papiery na dużym boisku, więc co tu w trawie piszczy? Nie, no coś ty, nie wiesz. Musiałbym zacząć 20 lat temu na trawie, żeby gdzieś... A wiesz... Nie no, wiesz, prędzej czy później przygoda z futsalem się gdzieś tam z reprezentacją. No, ja nie jestem wiecznie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, no trzeba też dać innym jakby się wykazać, bo to nie może tak, że wiesz... Czy Łukasz Żebrowski jest twoim takim potencjalnym następcą? No chyba tak, wiesz, no to jest specyfika, mówię, specyfika pracy. Mówię, każda osoba, która wchodzi w tą specyfikę, ja powiem ci dobrze, że 2 lata pierwsze byłem asystentem trenera Biangi. Nauczyłem się, co z kim w PZPN-ie, do kogo, od kogo maila, do kogo, co zrobić, z kim pójść, co uzgodnić, jak budżet budować. Wszystkiego się uczyłem. Dzisiaj, wiesz, to nie jest dla mnie problem wejść na korytarze i tam wszystkimi dzień dobry, nie znam, wszystkimi się znamy. Natomiast dla każdego trenera, który wchodzi w te buty, to jest przede wszystkim ta część jest trudna. I trudna jest ta część, o której ci mówię, nie robisz, przyzwyczaić się do stresu. Co tydzień grasz mecz, tak? Co tydzień rutyna jest. To jest narkotyk. A tu masz tak, w grudniu grałeś mecze o życie. Z Serbią o życie, bo jak przegrasz, to cię kurde prawie, że nie ma. Z Ukrainą grasz o Mistrzostwa Świata o życie, tak? No, zagrałeś pomiędzy tam z Arabią jakieś 2 mecze, czyli 3 miesiące przerwy i za tydzień grasz o życie z Chorwacją. Jak zagrasz z Chorwacją o życie, to będziesz grał we wrześniu o życie o wyjście z grupy na Mistrzostwa Świata. Jak się skończą Mistrzostwa Świata, to w grudniu się zaczną eliminacje do Mistrzostwa 2026 i będziesz grał o życie. Nie ma czasu na próby, na testowanie. A nie przyzwyczaj się do stresu, bo tak, dzisiaj grasz, za 3 miesiące grasz i później za 3 miesiące grasz, za 2 miesiące grasz. No tak jest to, myślę, że Łukasz jest naturalnym następcą. A ale to też... trawiastą? No jest to jedna z... Bo szkolisz tam, widzę dzieci, tam widziałem, tak, w swoich tak, bandach, że tam... Ale to tak indywidualnie, myślę, no. Że jest to jakiś... Jedna z dróg, które mogę obrać po zakończeniu pracy z reprezentacją. Czyli jest to jedna z dróg, która jest
Możliwa, no. Jak Cię widziałem na stażu w Sośnicy Gliwice, to byłem w szoku, a jak dostałem to pytanie, to już mówię, coś tu mi w trawie piszczy. Nie, no jest. Jest jakiś tam pomysł może gdzieś tam. No mówię, jedna z dróg, jedna z możliwości to jest ta ścieżka trawiasta, ale to wszystko zależy, bo teraz... O, zobaczymy. Myślę, że najbliższe 2 lata zdecydują o tym, w którym kierunku to pójdzie. Okej. Okay. Gdybyś miał cofnąć czas, co byś zmienił w ostatnim meczu z Ukrainą? Gdzie popełniłeś błędy? Chodzi o ten ostatni mecz. Bo pierwsza połowa była dramatyczna, fatalna, no bym aż poprzeklinał teraz. A druga była inna, taka z jakąś wiarą w coś, że jeszcze można zrobić. No to były takie dwie różne połowy. Co byś zmienił? To jest pytanie od naszego kolegi, którego też dobrze znasz. Co bym zmienił? Pierwsze, co bym zmienił, to 4 tygodnie wcześniej nie zgodziłbym się na matę moim zawodnikom. To jest pierwsza rzecz, którą bym zmienił. Druga rzecz, którą bym zmienił, to błagałbym prezesa Kaźmierczaka, żeby nie grać w Łodzi. Na tej olbrzymiej hali. Bo nie potrafimy grać na tak dużych halach. Co na przykład pokazały statystyki wyrzutu naszych bramkarzy, że żadna piłka. Michał wszystkie przerzucił. Nie wyczuwając przestrzeni. Oczywiście to są teraz takie... Detale, ale detale. Od detali dużo tak. Zależy. Hala, mata to są pierwsze rzeczy. Druga... Chyba bym powiedział to, co chcę im powiedzieć przed Chorwacją, żeby uniknąć tego, co zrobili w pierwszej połowie, czyli tego, z czego my słyniemy po prostu, nie? Jeśli nie idziesz na 100%, to idziesz na 90%, a my jak idziemy na 90%, to jest katastrofa murowana. Z Serbią jest to samo. Wychodzimy, dobra, zobaczymy, co będzie. Jest 0-2, dobra, trzeba wrzucić jedynkę, nie? Dopiero. Pierwszy mecz z Serbią w Koszalinie, kopiuj w klej, 2-0 do przerwy. W drugiej połowie 1-0, mamy sytuację, nie strzelamy. Ukraina na wyjeździe 2-0, wyciągamy na 3-2. Serbia na wyjeździe 2-0, wyciągamy na 4-2. Z Ukrainą już się nie dało, bo dostaliśmy za dużo bramek, 4. Bo jak zobaczę, jakbyśmy dostali 2, tak jak na Węgrzech czy w Serbii, to w drugiej połowie strzeliliśmy 3 bramki, to byśmy odrobili najprawdopodobniej. My po prostu musimy musieć. I... Oczywiście dużo bym zaryzykował, bym powiedział, kurde, nie wiem, czy nie lepiej byłoby przegrać na Serbii, bo wtedy z Ukrainą byśmy musieli. To byłoby duże ryzyko, bo wtedy przegrana z Ukrainą by nas wyrzucała w ogóle z baraży nawet, nie? Ale jak popatrzmy na tą Chorwację, na tym Euro mówisz takim właśnie, no to tam tak samo było, do przerwy 3-1, nie mrawi, wychodzi na drugą połowę, nie wypuszczamy ich z punktu. Właśnie, ale z czego to się bierze? Z zachowawczości, że... Ale to co, my sobie zostawiamy ty powiedziałeś, nie, grajcie zachowawczo, nie, czy nie. Uważajcie, albo... Nie, to jest znowu, to chyba już mówiłem o tym, o takim zero-jedynkowym odbieraniu, nie? Czyli mówię tak, panowie nie lagujemy, to zaczną grać tak, w poprzek. Tak, to już mówiłeś, tak. No to teraz tak samo jest tu, panowie, idziemy agresywnie, tylko nie wysypcie się tam, nie idźcie tak turbo agresywnie w pierwszej linii, bo żebyśmy nie... No to wtedy jak tak powiesz, to oni okay. Zostawiają bufor. Jak tego nie powiesz i dostaniesz 3 sztuki na szybko, to powiesz, panowie, no mówiłem agresywnie, ale nie aż tak. I teraz gdzie jest złoty środek? Ja już dzisiaj wiem, staram się już go wypośrodkować z tymi zawodnikami, z ich psychiką, co trzeba zrobić, żeby to się nie wydarzyło. Nie? Ale zazwyczaj to się dzieje wtedy, kiedy musimy. Taki Azerbejdżan, musisz. Z Serbią przegrywasz, musisz. Teraz Chorwacją. Kiedy musisz, jeśli musisz, i wiesz co jest najgorsze, z Chorwacją masz drugi mecz, ty nic w Koszalinie nie musisz, a teraz musisz zrobić tak, żeby oni musieli. No z drugiej strony grają u siebie, nie? Gramy u siebie, kurde. No, to, z Ukrainą gdzie... też grałeś u siebie. No. Serbia w pierwszym meczu... Ale już znam powód, że to było dlatego, bo to w Łodzi. Naprawdę, ta hala przestrzeni... Ja na przykład byłem też takim zawodnikiem... Znaczy, wiesz, w Katowicach, na Szopienicach też się zawsze źle, wszystkim źle grało. Odczuwasz przestrzeni. Ja wiem, o czym ty mówisz. Jakby ogrom tej hali powoduje, że ty tego boiska nie czujesz. Przeciętny widz nie wie, o czym my mówimy. Ja wiem, jak było na Szopienicach i każdy, kto przyjeżdża do Szopienic, wiedział, że tam się źle gra. Jakiś pamiętam na Starym Okrągłaku raz taki mecz grałem, że z 5 razy za linią przyjąłem. Bo nie miałem znaleźć przestrzeni. Tam jeszcze te trybuny były okrągłe. Ja normalnie za linią biegałem po aucie.
Kiedyś też biegałem na aucie za linią na AWF-ie w Katowicach, bo pamiętasz, że tam było trochę nieosiowo boisko do koszykówki wklejone w boisko do futsalu. Nie, wiesz, symetrycznie, czyli środek tego boiska był środkiem tego, tylko boisko do koszykówki było przesunięte w stosunku do osi boiska do futsalu. Ja odnosząc się do tego boiska do koszykówki biegałem po aucie. No, ale to tak jest. No, mamy, odczytujemy jednak punkty i przyjrzyj się na przykład, kiedyś pamiętasz, że my o tym rozmawiali, bo na prezentacji też o tym rozmawiamy. Jakbyś trenował cały czas na przykład strzelecki, gierki, takie strzeleckie takie rzeczy, robił na jedną stronę hali, to w meczu na tą stronę będziesz częściej atakował, będziesz agresywniejszy niż na drugą. Kurczę, ale to jest ciekawy temat, patrząc na rozgrzewki, nie? Wiesz, jak to jest. No, ale tak jest. Generalnie tam, gdzie robiłbyś strzelecki, to będziesz tą połowę jednak lepiej odczuwał przy strzałach, a tą drugą będziesz traktował jak takie coś, co jest w oddali. No. A teraz pytanie, wszyscy to pytali i nie możesz odpowiedzieć wymijająca. Jak zmieniłbyś styl grania, jeżeli do kadry trafiłby Pedrinho i nikt nie chce wiedzieć, że nie trafi, nie ma paszportu, tylko on już jest Polakiem, już teraz i masz możliwość go powołania. Czy widzisz go w ogóle w kadrze? To wszyscy zawali te pytanie. No, prawie to takie, wiesz, no, pytanie jest takie zgoła. Chciałbym, no, oczywiście, że Pedrinho byłby dla nas jakością, no to nie ma dwóch zdań. Jakbym zmienił, no Pedro by się do nas dostosował. Po prostu byśmy byli o level wyżej, mocniejsi w atakowaniu albo o 20% mocniejsi w ataku. Jak zobaczysz Pedro, to wbrew pozorom dla mnie na przykład jest najmocniejszy w fazie przejściowej, kiedy Lubawa odbierze piłkę, on wyprowadza szybki atak. A jego naprowadzanie tam oczywiście na poziomie międzynarodowym tego byłoby zgoła i gra dużo mniej. Te piłki przez 15 metrów, czasami przekątną, odzyska piłkę od razu, wiesz. No więc wiesz, w tej fazie przejściowej on byłby groźny. Tego naprowadzania byłoby dużo, dużo mniej niż w polskiej lidze, więc o to bym się nie bał, bo no, tam trafiasz też na 10 gości topowych z danej ligi, więc tam już nie łapiesz sobie byle kogo. Tak jak ci powiedziałem, że on z konkurentu nie przegrał pojedynku. I tam by tak samo było. I Leszno przegrał, i Lubawa przegrała też poniekąd przez to, bo zrzucili to na Pedro, a Pedro był w tym dniu nieskuteczny albo nie wygrywał pojedynków i przegrali 5-0 u siebie. Więc o to bym się nie obawiał. On Pedro musiałby zacząć grać z nami trochę bardziej zespołowo, ale to rywal by go do tego zmusił, to ja bym go nie musiał do tego zmuszać. Ale jak będzie paszport, rozumiem, powołanie dostanie. No to jeszcze musi być... W dobrej formie. No też zgoda od Górna Polskiego Związku, bo jak wiesz, no jak były swego czasu tam, mieliśmy tych farbowanych lisów, jakby i gdzieś swego czasu Polski Związek jednoznacznie się wypowiedział, że tak, no jak jest powiedzmy z pochodzenia Kerz czy Zaleski, no to nie jest problem, nie? Natomiast czy tu byłaby zgoda? Myślę, że byłaby zgoda, natomiast no nie chcę też wyrażać opinii za Polski Związek Piłki Nożnej. Myślę, że byłaby zgoda, patrząc na jakość tego zawodnika. No fajnie, że uczy się polskiego, bo widzę, że chodzi na lekcje w mediach społecznościowych. No, to bym tak mocno nie przesadzał z tym jego polskim, bo tam próbowaliśmy rozmawiać parę razy. To... Ale raz mi powiedział tam powodzenia, cześć. No to nie nazywajmy jeszcze tego polskim. Myślę, że musiałby przede wszystkim odśpiewać hymn z nami, żeby zagrać tak reprezentacji Polski, bo ja nie wyobrażam sobie, że miałbym, oczywiście ja mógłbym w jednym języku mówić odprawę do jednych, do niego jakąś tam w drugim. Wiadomo, że jego polski też nigdy nie będzie taki, że taką rozmowę jak my tu prowadzimy w miarę szybko, czy tam w szatni szybko, bach, 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 że on ją całą złapie. To nie oszukujmy się, że jego polski pewnie. Nie będzie na takim poziomie. Natomiast no, myślę, że te podstawy powinny być i nie my powinniśmy się do niego dostosować, tylko on chcąc grać w naszej reprezentacji powinien to zrobić. Ja myślę, że to nie byłby problem, to jest na tyle sympatyczny, życzliwy otwarty. I otwarty człowiek, że to ja myślę, że to nie ma tematu. Nie ma tematu, mam nadzieję, że będzie, bo uwielbiam na niego patrzeć jak gra. Właśnie jak mówiłeś o tych fazach przejściowych, to przyjemnie się to komentuje. Czy my jako trenerzy, ja tak w skrócie zadam to pytanie, polscy trenerzy, mamy jakieś kompleksy? Bo jeżeli tutaj jest takie pytanie, Orlando Duarte, Chiuz, że od nich emanuje pewność siebie, charyzma i tutaj napisałem, że Orlando Duarte deprecjonuje polskich trenerów, bo w wywiadach można było słychać, że to nie jest futsal, pnie wy nie grają, no i takie różne określenia i tutaj jeden z kolegów naszych wspólnych pyta, czy my powinniśmy się tym przejmować, spuścić głowę i to tolerować, jak powinniśmy reagować jako polscy trenerzy na takie wypowiedzi i zachowania. Nie wiem, czy traktować to jako ogólnie trenerzy, tak? Bo jeden może to opowiadać, jeden może się przejmować tym,
jak się zachowuje, czy co tam mu powiedział Duarte, czy co zrobił, czego nie zrobił. Jeden może się tym nie przejmować, drugi się będzie przejmował, trzeci chce coś powiedzieć, czwarty nie chce powiedzieć. Nie wiem, czy powinniśmy jako ogół. Każdy chyba powinien powiedzieć za siebie, depresjonować nas, czy, znaczy, bije, teraz... czy bije od nich taka pewność siebie. Ja nie widzę tej pewności się, no, z całym szacunkiem, no, nie, jakby widziałem Czusa w Bochni przy 7-2, nie omanowała od niego pewność siebie. Pewność siebie, oczywiście, jak prowadzisz, masz super zespół, rekord, jedziesz na Sośnicę, nie wiem, czy tam na nie wiem, Clearex, wygrywasz 7-0, czy tam z kimś tam 8-0 i bierzesz tablicę, rysujesz i tam, no to wtedy możesz pokazywać swoją emanację. Natomiast no, nie o tych momentach mówimy. Mówimy o momentach trudnych, w których nie idzie, czy od nich bije pewność siebie, że ich zespół na pewno wygra. A co sądzisz o tych wypowiedziach, no ja Orlando, właśnie no, na bo temat... To ja zaraz do tego dojdę, więc jakby ta pewność siebie to... Przede wszystkim patrzysz w momentach, w których nie jest dobrze, czy ten trener jest pewny tego, że wyjdzie z tego. Tak? A ja w tych momentach trudnych dla tych klubów nie widzę tej pewności siebie u tych trenerów, ale jakby nie dyskryminuję ich. Ktoś ich tu zatrudnił, uważa, że są dobrzy. Ja też nie oceniam ani ich warsztatu, ani sposobu, bo obydwa kluby bardzo dobrze grają, walczą o mistrzostwo. Piast jest mistrzem sprzed... Dwóch sezonów, więc jakby Czuc jeszcze czeka na swoje pierwsze mistrzostwo. Co do wypowiedzi, no nie zgodzę się jakby, na pewno się nie zgodzę. Nie wiem, czy to jest kwestia, czy to jest do polemiki w ogóle. Z Orlando Duarte polemika powinna być o tym, że on powiedział, że nie wiem, nie wygrają co być soccer, tak, czy coś tam. No tak, tak. No to zawsze można powiedzieć, słuchaj, ty jesteś jaki mądry. To zamieńmy budżety, ty weź moich chłopaków, ja wezmę twoich i zobaczymy, jak będziesz grał. Jak będziesz chciał grać w piłkę, dostaniesz 15 ode mnie, bo będziesz chciał grać słabszymi zawodnikami w piłkę, ja ci ją zabiorę i ci nastrzelam 15 bramek. Więc trener Pniew ograniczył straty własne, z czego Piast, bo Piast chciałby, żeby wszyscy grali z nimi w piłkę, bo oni wtedy pozabierają ją tam pod fazie przejściowej. Są kapitalnie przygotowani. No i nawalą ci tak, nie wiem, przyjedzie Przemyśl, Eurobus i chce grać z nimi w piłkę, nie? No to trzy im zabiorą tam na połówce, walną im trzy i no tak macie z nami grać, nie? No ale jak już ktoś to ma na to sposób, trochę tak było z Czechami w naszym meczu o Mistrzostwa Europy. Zajdler po meczu mówi, kupitu, wy nie gracie w piłkę, nie? Bo zabraliśmy Czechom to, co było najmocniejsze. Jak my zobaczyliśmy, że oni na 50 bramek w eliminacjach jednych i drugich strzelili 44 bramki ze szybkiego ataku, to ja mówię, co musimy zrobić? Zabrać im szybki atak. A jak zabrać im szybki atak? Nie mieć strat w tej przestrzeni boiska. Czyli ominąć ją. Gramy tam, gramy tu, ale nie tu. I oni nagle nie mają przechwytów i nagle brakuje im procentów. No i my wygrywamy mecz. No ale to jest moja strategia. Ja wygrałem z tobą tą strategią. Po co ją grać tak, jak ty chcesz? No to jest mój sposób na grę. Jak określany futsal ma jakieś ramy, że się określa? Futsal ma być grany po ziemi, musi być wykonanych co najmniej 20 podań, żeby można było zajść w bramkę. I bramkarz nie może wychodzić za połowę. Tak, nie widziałem nigdzie przepisów, które by określały futsal, więc każdy ma sposób. Łukasz Fajtak ma swój sposób, Grubalski ma swój sposób, a Orlando Duarte ma swój sposób. I każdy ma swój sposób i nie sądzę, żeby jeden trener powinien drugiego krytykować za jego sposób gry, bo to jest jego sposób, jeśli jest, jemu odpowiada, jeśli jego prezesowi odpowiada, jeśli klub jest tam, gdzie jego generalnie budżet czy zawodnicy pozwalają, no to znaczy spełnił to, co chciał i ja uważam, że to są rzeczy nienegocjowalne, nie? No bez sensu. No to wiesz, rozmowa jest o tym, czy rywalowi się podobał mój sposób grania. No, generalnie znaczy, wiesz, co cię to obchodzi? Wiesz co, bo fajnie, że to mówimy, ja uważam, że fajnie wszystko mówić publicznie, bo to wszystko gdzieś się gada w kuluarach, wiesz, szepczesz do ucha na hali, wiesz, i fajnie też o takich rzeczach znaczy, mówić. Nie podoba mi się oczywiście, i to jakby dwa oblicza, bo ja go czasem spotykam pod halą, on jest miły, sympatyczny, wymienimy zdanie, czasem porozmawiamy o reprezentacji i później widzę te jego zachowania tam na boisku, nie? One trochę nie współgrają, nie? To jest jakby znowu kolejny Dr. Jekyll, Mr. Hyde, nie? Czyli dwie postacie. Natomiast nie podobają mi się jego wypowiedzi, wiesz, po meczach, gdzie on tam mówi, że ktoś go okradł, tu w szatni zostawił karty, bo by mu... Jakby przyjeżdżasz do nas w gości, nie? No kurczę, ja wchodzę do ciebie do domu, widzę, że się buty ściąga, to ściągam buty, bo przyszedłem do ciebie w gości, nie? A nie, rozstawiam ci i mówię, nie, ta szafka tu źle stoi, a tu w ogóle generalnie garnek masz brudny. No trochę przyjechałeś tu, no trochę uszanuj nas, nie? A ja nie widzę tu tego i jakby nie jestem w lidze teraz, więc nie muszę na to odpowiadać.
Mi osobiście Orlando Duarte krzywdy nie zrobił, jakby no mi też, nic nie powiedział. No, zlał mnie kilka razy, no ale to tam. Jakby to, jakby był widzę lepszy. Widzę te zachowania, widzę trenerów, którzy mówią, że temu podał rękę, temu jednak nie podał ręki, tego przeprosił, że mu poprzednio nie podał, a później znowu się obraził i znowu nie podał. Więc jakby widzę to, ci trenerzy muszą sobie sami to załatwić, nie? Jeśli zrobił tak, jakbym mi tak zrobił, to ja następnym razem bym w ogóle nie rozważał tego, nie podszedł, nie podawał na razie do widzenia i nie witamy się, nie chcesz się witać ze mną ani żegnać, to nie witajmy się, nie żegnajmy, nie traktujmy się jak kumpli. Jeśli to był wypadek i ci i emocjach po prostu zrobiłeś, no okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, każdy gdzieś tam w emocjach popełnia błędy, nie? Ale jeśli to się zdarza drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, no to to już nie jest, to nie jest wytłumaczalne, nie? Czyli stary, nie panujesz nad emocjami, no sorry, to nie jest moja wina, że ty nie umiesz po meczu przegranym rękę podać, bo to wiesz, tak jak mówimy, sztuką jest umieć przegrywać, nie? Nie tylko wygrywać i... Ale to trenerzy ligowi sobie muszą sami... Ja wiem, że są takie głosy, bo ja się z nimi spotykam. No wiesz co, ja... Każdy sobie powinien sam rozwiązać swój problem, ja ci powiem, jeżeli ktoś ma problem. Ja nie mam problemu z trenerem Duarte, bo nie gramy ze sobą, także... Ja ci powiem, że odkąd komentuję tutaj sobie mecze tej naszej ligi, to podzwoniłem chyba już po wszystkich trenerach, oczywiście nie zagranicznych, bo nie umiem na tyle jeszcze angielskiego, mam nadzieję, że to poprawię. Oni też nie super. Ale no ja jeszcze nie jestem na tyle odważny, ale każdy z tych trenerów właśnie o tym problemie jakby mówił, bo naprawdę czasami rozmawiałem po godzinę, półtorej przez telefon z trenerami, pytając o klub i o wszystko, co się dzieje i właśnie te pytania też się pojawiało kilkakrotnie, czyli gdzieś tym trenerom leży to też gdzieś, wiesz, im na wątrobie czy na sercu. Nie wiem, czy mają wątrobę niektórzy, ale... Czy mają serce. Ale serce mają, ja to trochę, wiem. Ja trochę staram się ich zrozumieć, no bo wiesz, no, przyjeżdża trener z swoim dobrym CV, z historią jakąś tam. Ma klub, w którym jest wszystko poukładane, ma dobry budżet, super zawodników. No więc trochę łatwo mu to wszystko przychodzi, jeszcze być takim trochę, patrzeć z góry na innych i no, wszyscy mówią, że to super fachowiec taka, ja tego nie podważam, nie? Tylko dla mnie on by pokazał taki kurs, że on, nie wiem, ma faktycznie 7-8 Polaków, 4-5 i nimi robi robotę. No bo dzisiej ściągnąć 10 Brazylijczyków... Ja bym chciał, żebym w zeszłym sezonie przyszedł do Clearexu. No nie, no to wiadomo, że wiesz, to sobie teraz jaja robimy, nie? Natomiast wiesz, no łatwo się prowadzi, no to w swoim języku mówi pewnie do nich, no bo nie ma problemu, tak? Nie ma barier językowych, wszystko fajnie, pościągał sobie Portugalczyków i jedziemy z frajerami, nie? Natomiast no, turbo jesteś, przyjechałeś do Polski, weź coś dla Polski zrób, wyszkol 10-12. Okej, wyszło spod jego ręki, nie mogę powiedzieć, bo Mateusz Mrowiec zrobił postęp w pieście, to jakby bez dwóch zdań, nie? Seba Szadurski chyba, ja nie wiem, ja jeszcze teraz wziąłem Sebę, bo ja ciągle liczę, że Seba, wiesz, włączy wektor przód, nie? Bo Seba ma wektor w poprzek albo w tył i ciągle trzeba go zmuszać, żeby ten wektor był gry do przodu. Bo on ma potencjał, nie? Ja bym chciał, żeby on więcej też Polaków rozwinął, pokazał nam, że jest świetnym fachowcem i potrafi nawet takiego materiału jak Polacy zrobić, nie? A on trochę nam pokazuje, że no jesteśmy do dupy, bo musi ściągnąć 10 Portugalczyków, Hiszpanów, Brazylijczyków, bo z tego materiału, co my mamy, to się nic nie da zrobić, nie? No to nie jest fair i później jeszcze krytykować Polaka, który ma 10-krotnie niższy budżet, gra chłopakami z, że tak powiem, miejscowości i krytykować go za jego sposób gry, no to jest już całkowicie, wiesz, pozbawione racjonalności i świadczące o takim oderwaniu od rzeczywistości, bo tu normalnie nie powinno ci taki, wiesz, zdrowy rozsądek pozwolić na taką wypowiedź, no bo musisz racjonalnym być. Jeżeli ja gram z San Marino albo z Maltą, wiesz, i wygrywam 8-0, to nie mówię, że to frajerzy w ogóle i o co im chodzi, nie? No tylko fajnie, że tam, wiesz, z tych 500 chłopaków, co tam pracują na kuchni, znaleźli 10, to grają w piłkę, nie? Więc jakby, no, tak rozproporcjonalnie, że to powinien uszanować, nie szanuje, no i trenerzy mają prawo do takich odczuć, ale
Mówię, to już poza mną. Ja, to też znowu moja opinia z boku obserwatora. Znaczy nie, to z opinia nie. trenerów, bo ja się też nie wypowiadam, ja jakby... Możesz się wypowiedzieć. Ale znaczy, no ty się oczekujesz od trenerów i od siebie, to no, ale mi się to nie podoba, to wiadomo, że mi się to nie podoba. Ja teraz na to wszystko patrzę z boku, jest mi też inaczej, bo jak wiesz, jesteś też trenerem, zawodnikiem. Ale tylko niepokornie rozwijają świat, więc wiesz, może nam są potrzebni... Potrzebni są ludzie pokroju... Hirsza, Korczyńskiego, Duarte i innych, bo teraz jest wyzwanie, tak? Walnąć tego Duarte, pokonać go, udowodnić mu, więc może on swoją postawą ale powoduje, myślę, że my przechodzimy kolejne granice. Bo się skończyły karty. Która jest godzina? Jak wspominasz Mistrzostwa Europy 2001 jako zawodnik? Co najbardziej wyrywało na tobie wrażenie? Jakaś anegdotka śmieszna, którą co zapamiętałeś najlepiej z tego okresu? No to takie było, wiesz, turbo przeżycie, nie? Bo to 2001 to jeszcze tak w Polsce, to wiesz, to nie było takie wszystko wow. To było w Eurosporcie. No to było w Eurosporcie, więc wiesz, jacyś ludzie, z którymi wiesz, chodziłem gdzieś na uczelnię, koledzy z ogólniaka, koleżanki, no wiesz, no to... Generalnie przepych, wiesz, wylądowaliśmy na lotnisku, wiesz, autokar oklejony polską flagą, Szeremietiewo, na którym jest minus 38 stopni, jest mróz, jedziemy do olbrzymiego hotelu, każda reprezentacja masz, wiesz, swoje piętro, mijasz Hiszpanów, Włochów, wiesz, no to wiesz, hotel, po prostu masz pokój swój, który, wiesz, dwie sypialnie, sam, jedynki pokoje były, nie, nie dwójki, tylko jedynki, więc olbrzymi przepych, całe piętro olbrzymiego hotelu, wiesz, taki, on był w takim kwadracie, to był Aerostar, na Aleje Leningradzkie, tak niedaleko Placu Czerwonego, więc no później dojeżdżamy do, wiesz, do hali na Łużnikach, wysiadamy z autobusu, wiesz, a tu taki szpaler żołnierzy, wiesz, chyba ze 100 metrów, po prawej, lewej stronie krok w krok stoją, wiesz, pod, nie wiem, z 200 żołnierzy po prawej, 200 po lewej, w takim szpalerze idziesz i pamiętam, że w pierwszym meczu nie grałem, bo trener Sowiński jak zdecydował, że ja i Stasiu Kwiatkowski bodajże byliśmy na trybunach. I wiesz, siedzieliśmy na trybunach, więc koło nas siedziało dwóch czy trzech żołnierzy, żeby jak taki dzieciak podbiegł, żeby mu tam podpisać koszulkę, to wiesz, ci żołnierze tam, wiesz, tak bali się, żeby tam się nic nie wydarzyło na ich terenie, wiadomo. Więc wiesz, taki przepych, ta hala Łużniki, wiesz, piękna ta podłoga, zielona, wiesz, Hiszpanie. Wiesz, to takie pierwsze dotknięcie wielkiego futsalu. Ten hotel, wiesz, lot samolotem, leciliśmy do Moskwy, pamiętam jeszcze przy lądowaniu rozstrzeliło się jak podwozie wyciągnęli, to rozszczeliła się kabina, więc wszystkim bębenki w uszach, wiesz, prawie że strzeliły, lądowaliśmy przy, wiesz, śnieżycy minus 38, więc samolot, wiesz, latał od prawej do lewej, no to takich, wiesz, no to było takie, wiesz, dużo, dużo, no i szybko, bach, 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 4 dni, po krzyku było. Natomiast, no, takie przeżycie z tym futsalem, to ja dzisiaj, wiesz, no, myślę sobie, jak mało wiedziałem o futsalu i jak w ogóle nie ogarniałem tego. Bo paka mieliście dobrą, nie? Wiesz co, mieliśmy świetnych piłkarzy, no biorąc pod uwagę, że my taktycznie byliśmy... I to, co byliśmy... Skorup tam bronił, ja, bo, jak, no, bo to Skorup Łukasz bronił... Skorupski to jest mój sąsiad, dzięki niemu też was poznałem wtedy w Gliwicach. No Łukasz Skorupski świetny, świetny wtedy bramkarz. No wiesz, wtedy trochę inny styl bramkarzy, Łukasz no, bronił tak, w Łękawicach, tak. Słabiej wznawiał niż się bramkarze ręką, nogą też dużo słabiej grał, całkowicie on na linii świetny był, za to refleks miał świetny. No piłkarsko na pewno mieliśmy mega zespół, nie? Mega zespół, no ale już wtedy myśmy grali jeszcze w piłkę nożną na hali. A już tam te drużyny, z którymi się zderzyliśmy, czy Chorwacja, czy Chorwacja może mniej, bo tam też bardziej tacy byli piłkarze, ale już by ogarniali futsal, natomiast Ukraina i Hiszpania w grupie to już był futsal. Nie? No to... A czy wtedy zrozumiałeś, że to już jest taktyka? Że jest taktyka, istnieje taktyka? Wiesz co, ja już chyba wcześniej trochę zrozumiałem, bo już wcześniej jakoś starałem się tam oglądać gdzieś mecze, jakoś zdobywać. Słuchaj, ja w 98 albo w 99 napisałem do hiszpańskiej, bo wtedy nie było maili, coś, napisałem list do hiszpańskiej federacji i wysłali mi, mam do dzisiaj tą kasetę, temporada 97-98, czyli najlepsze bramki z Ligi Hiszpańskiej, jeszcze wtedy auty ręką rzucali i ponowiłem po roku, napisałem znowu list i dostałem drugą kasetę, mam dwie takie kasety, 97-98, 98-99, już dostawałem wtedy kasety z ich najlepszymi bramkami, oni tam dużo wtedy woleli, bo oni auty z ręki grali, więc już wtedy zacząłem się zastanawiać, po Moskwie to już bardzo się zacząłem zastanawiać. I tak z biegiem czasu później w Clearexie, ten rok później po Mistrzostwach Europy, prezes wolny mnie wziął do Clearexu, pojechałem na Final Eight, też dzięki Clearexowi zaistniałem na tak dużej imprezie w Lizbonie wtedy, graliśmy z późniejszym mistrzem Europy i chyba moim zdaniem jedną z najlepszych drużyn w historii z Playa de Castellón.
Szalerła. Mieliśmy MTK Budapeszt w grupie. Więc wtedy to wiesz, takie szybkie rok po roku zderzenia z Ligą Mistrzów i to wszystko, to już wtedy wzbudziło we mnie takie, o co tu chodzi, czemu nam to nie działa. Oczywiście na początku tej przygody gdzieś tam z trenerką, na początku jej powoli dotykałem gdzieś tam właśnie młodzieży mistrzostwa, to takie zabawa była. Później ten początki w nowej, ten 2-6, 2-7 i to mistrzostwo 2-7, 2-8. No to już zaczynałem coś rozumieć, o co tu powoli chodzi, natomiast dopiero później, tak rok, dwa, trzy lata później, tam pójście do Wisły, zacząłem ten swój jakiś tam ogląd na piłkę i swój model gry wymyślać. To tak jeszcze dołożę, że pamiętam ten sezon mistrzowski nowej, żeście wszystkich zabijali z całymi fragmentami gry. I to jest pochodna tego, żeście zdobywali bramek multum. Tak, no. Później Wiśle zresztą to samo, ale teraz, bo kiedyś mówiłeś, że stały fragment gry to jest 10% szans na bramkę, a teraz to już się zwiększyło. No nie, w okolicach tam 20-30% to jest, czy inaczej, nie szans, bo jakby z ilości bramek padających w meczu, to tam będzie właśnie w okolicach 20-30% bramek pada ze stałych fragmentów lub z pochodnej ze stałych. Znaczy fragmentów. Teraz więcej pada niż kiedyś, bo kiedyś to gdzieś było wycofanie, no, auta, teraz już... strzał i ten, teraz jednak zespoły już bardziej kombinują, są wszechstronne i trenerzy też odrobili tą lekcję, więc na pewno te stałe fragmenty, no ale wtedy byliśmy mocni, w tym już wtedy się tym, już się wtedy nim, tym bawiłem. Czy nie jest ci głupio, że jesteś drugim strzelcem w historii futsal Ekstraklasy, ale połowa twoich bramek była włochatą piłką? Ale ten, kto pytał, nie mógł o tym wiedzieć, bo nie żył już jeszcze wtedy. Kurczę, no on ona... chyba no może gdzieś tam coś jeszcze... Z wózka nie było widać hali. Kurde, no jest niewiele młodszy od ciebie, no to chyba... Tak? No, tak myślę, bo wiem, kto zadał to pytanie. To dogrywał w takim razie, to wie, tak? Nie, żartuję. No nie, dogrywa ci nie, na pewno nie dogrywał, ale no, rozbawił mnie. Tak. Sama to ilość bramek jest okej. Okay. Nie myślałem przez całą grę. Później był taki moment w Wiśle, że powiem ci, że chciałem przestać już grać, bo nawet ja tak prawie pół sezonu nie grałem w Wiśle jednego, że sobie siadłem na ławce, bo był taki skład, że uznałem, że po prostu tracimy. Jak ja gram, obserwuję. W Nowej było trochę łatwiej, bo ja tam prowadziłem treningi, wszystko, ale mecze prowadził Romek Sowiński i to było łatwiejsze. Natomiast tam później byłem trenerem i prowadziłem mecz i grałem i to było trudne. I tam w sumie prezes Wawro do mnie, nie, pan skończy, panie Boże, jak pan będzie królem strzelców, nie? No i nie udało mi się w tej Wiśle zrobić króla strzelców, ale później w Katowicach jakby dobiłem. No ale Daniel i tak to przeskoczył tam, bo już x10 bramek. Nie przywiązywałem do tego wagi. Na początku to był frajda, te początki, tam gdzieś pierwszy sezon, 40 bramek, wiesz, później 38, tam gonitwa z Jaśkiem raz, wcześniej z Grondowskim. Później ten sezon mistrzowski 2-7-2-8, to też tam chyba 38 bramek strzeliłem, ja miałem 40 asyst. I to nie było włochatą piłką. Wbrew pozorom. I było trochę mniej meczy niż teraz jest, ale no... Fajnie, że zrobiłeś to w Katowicach, tam te 314 i fajnie, że mogłem w tym uczestniczyć, bo fajna impreza wtedy była, pamiętam. No i tak Daniel przebił, widzisz. No. Nieładnie zrobił to. I też jedną bramkę w Kirek się strzelił, no. Daniel. Czy przyjmujesz wyzwanie od osoby, która pyta, jak awansujesz na Mistrzostwa Świata, to rzucisz papierosy? No, nawet rzucił bez tych Mistrzostw Świata. To jest niejakie, no wiesz, ja ci później mogę powiedzieć, kto to był i to jest taki formalny zakład, który będzie egzekwowany. No, nie ma opcji. Ale że od razu po drugim meczu w Chorwacji miałbym rzucić, tak? No. No nie, no jeszcze tam wiadomo, jak wypijesz szampana i tego papierosa do szampana zapalisz, to jeszcze myślę, że się zgodzi. Do powrotu do Polski. Tak. Mógłbym przyjąć ten zakład. Okej. Okay. Dobra, przyjmuję. Trenerze Dawidzie Grubalski, trener, selekcjoner przyjmuje ten zakład. Także mamy to. W jakim klubie grało ci się najlepiej, a w jakim najgorzej, jako piłkarz? Króciutko, twój najlepszy klub, w którym ci się grało? Co chyba Nowa, bo mieliśmy taką fajną zawsze ekipę i kumpli i tak, wiesz, wiadomo, że zawsze to się miło wspomina, nie? I zrobiliśmy te mistrzostwa, dwa takie, to w 2003, to w 2007, czy tam 2008, nie pamiętam już. Ale w każdym klubie generalnie gdzieś raczej mi się dobrze grało. Nie było tak, że się gdzieś źle czułem. Był taki jeden gorszy sezon chyba w Baustalu. Mało bramek strzeliłem, tam była taka mocna paka i też takie hermetyczne krakowskie. Chociaż nie powiem, bo nie przyjęli mnie źle chłopcy z Krakowa, tam dobrze mnie raczej przyjęli.
Ale tam jakby nie odgrywałem jakiejś znaczącej roli, tam były inne gwiazdy, był Jasiu, jeszcze był Tychan, Filip, Usiowy, więc tam jakby nie byłem jakąś ważną postacią i to chyba był taki sezon, w którym jakoś nie było turbo super. W Siemianowicach było fajnie, w Katowicach było fajnie, w Nowej też, w Klireksie też było fajnie, mimo naszych jakichś tam perypetii z prezesem. Ciężko nam zawsze było jakoś to, znaleźć. Na to byśmy musieli osobny odcinek znaleźć chyba. Ja dzisiaj to wspominam tak z uśmiechem na twarzy. Ja też. Wtedy się nieraz wkurzałem. Nieraz się wkurzałem, nieraz byłem rozczarowany, nieraz rozżalony, ale to tak jak z trenerem świętej pamięci Kokotem. Też mieliśmy swoje, ale później jakoś żeśmy znaleźli wspólny język i jak już nie musieliśmy współpracować, to się okazało, że się nawet lubimy. No, to no, temat Klireksu, prezesa Wolnego, to jeszcze, no, to nie na dzisiaj, bo kurde. Nie, no to też to, kawał historii futsalu, no, musimy o tym pamiętać. Bo... Ale to ja myślę, że o tym można powiedzieć i zrobić program z anegdotami, bo to będzie a naprawdę... A prezesa zaprosić i... No oczywiście, że tak. Mamy, znaczy to był pierwszy gość, którego chciałem, żeby... Ja też przyjdę wtedy i będziemy takie anegdoty wyciągać stare, a prezes się będzie z tego tłumaczył. Tak, dokładnie, to do jaja. Ja też dużo przeżyłem przez te 6 lat prezesa Wolnego. Andrzej Miedźwiak przyjdzie, ja, killer. Miro mózga. Nie, no ja też teraz przez 6 lat dużo przeżyłem w Chorzowie. Ale no, to prezes teraz już spokojniejszy naprawdę. No po pucharze w Polski w Lubawie, jak przegraliśmy w tych ostatnich minutach, to poznałem chyba go najlepiej wtedy, mi się wydaje. Chociaż porozmawiamy kiedyś o tym, bo to jak był na ławce, to było prima sol polskiego futsalu, wydaje mi się. Fajnie było. Teraz ale to wspominam... nie pokazywał ci, jak masz się rzucać? Byłem u niego i mi mówił, co źle robię. Ale pokazywał ci? Czy nie, mi nie pokazywał, ale pokazywał. Kwiatkowskiemu pokazywał. To wiem, bo już... się rzucał w biurze. niego... Słyszałem. Tak, tak podobno było. Ale, ale prezes jedyny w swoim rodzaju. Dobra, tak. Dalej, idziemy do dobra, brzegu. Bo idziemy do brzegu. Przyjęcie. I teraz jak się czułeś jako asystent Andrzeja Biangi? Zabrzmi może dziwnie, ale dobrze się czułem. Miałem dużą swobodę jakby pracy, a to mnie też trochę nauczyło jakby późniejszych decyzji, bo zrozumiałem później, że będąc pierwszym, jednak wkrada się coś takiego jak kalkulacja przy powołaniach, nie? Tego powołam, co ci powiedzą, tego nie powołam, co tam powiedzą, nie? Jako asystent mówię, trenerze, bierzemy tego, tego i tego. Kurde, korek, zabiją nas. Ja mówię, trenerze, to i tak nas zabiją, nie? Jakby asystentura mi trochę dała takiej swobody nauczenia się, to co powiedziałem wcześniej, tych wszystkich zależności w Polskim Związku, tego wszystkiego. Trochę nie byłem wystawiony od razu ja na strzał jako pierwszy trener. Wiesz, mogłem się z tym zapoznać, co, jak, wiesz, organizacja meczy, trening oficjalny i też nie... Myślę, że wtedy jeszcze nie byłem taki... Może byłem za młody chwilę, może... Mogło to nawet potrwać z rok, dwa dłużej. Nie mówię, że nie mogło. Zbieg takich później okoliczności spowodował, że stało się, jak się stało. Znaczy wiadomo, że ty prowadziłeś cały czas wszystkie treningi i jakby byłeś odpowiedzialny. No, ja prowadziłem i później był taki moment, gdzie trener, wiesz, tak, nie wiem, czy poczuł się zagrożony moją osobą, czy coś i zaczął tak pokazywać mi, gdzie jest moje miejsce. Przestało mi się to podobać, więc powiedział mu, że po eliminacjach Elblągu ja odchodzę, on powiedział, że nie ma takiej opcji, to on odejdzie. Powiedział to chłopakom na odprawie. No i później się z tego trochę wycofał. No i później już tak poszło, że albo ja, albo ty i tak się to stało. Aczkolwiek uważam, że mogliśmy jakby jeszcze się pobawić z rok, dwa. Ja trochę żałuję, że później stanąłem o konie i nie pozwoliłem, żeby jechał na Euro do Słowenii. Tak z punktu widzenia ludzkiego uważam dzisiaj po latach, że może mogłem na to pozwolić. Też się bałem trochę, że jak pójdę na ustępstwo, to będę później ciągle szedł na ustępstwa, okay. Bo to wtedy była rozmowa z prezesem Bednarkiem i wtedy no tak było, jak było. Myślę, że jakbyśmy inaczej do tego usiedli i to wszystko znaleźli jakiś wspólny język, mogło to chwilę potrwać i... A tak no mimo wszystko gdzieś mu zabrałem to euro, w którym też on w tym awansie brał udział i... No... Ale to już historia. Dokładnie. No ale no, musiałem zadać okay. To pytanie. Nie było źle, było fajnie. Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że byłeś lepszym zawodnikiem niż trenerem? To już takie pytanie trochę z tezą, no ale, że ktoś twierdzi, że byłeś jednak lepszym zawodnikiem, no ale jak ty uważasz? No to jakby, no... Ciężko określić. Lepszy jesteś bramkarzem czy kierowcą? Bramkarzem. Ja zawsze mówię bramkarzem.
Bo nawet jak mnie postawisz na Vanessie w bramce, to też będę dobrze stał. A ja ci przypomnę ten Rożny, co z zero kąta se piętą szczeliłeś sam. A nie wiesz, jak co się działo. Się ma w stosunku do, ale jak to się ma w stosunku do jeżdżenia. Nie wiesz, co się działo w domu, czy przespałem noc, czy dziecku mi płakało. No, tego jest, nie jest tym racja. To ciężkie jest do określenia. Jakbym był dzisiaj trenerem klubowym. To byś pewnie. Przez 8 lat i bym ci powiedział tak, jako trener klubowy zrobiłem 5 mistrzostw, 3 puchary, 2 super puchary, a jako zawodnik zrobiłem 7 mistrzostw, to bym ci powiedział, no jako zawodnik chyba byłem lepszy. Dzisiaj jak to określić, czy byłem lepszym zawodnikiem, czy lepszym trenerem jestem? Jak to nie ma jak każdy tego dzień, wyważyć. Ale każdy dzień będąc trenerem po prostu jesteś lepszym trenerem, bo masz nowe doświadczenia, inne spostrzeżenia, tak jak mówisz. Ale bycie dobrym zawodnikiem jakby uważam, że wzbogaciło tylko to, poniekąd wzbogaciło, bo tak, na przykład jak z dziećmi trenuję, to jest mi dużo łatwiej wiele rzeczy pokazać. Nie? Zawodnicy, no, jak mi na przykład mówią, że tam się trenerzy tego nie da, to jeszcze tam swego czasu na reprezentacji się śmiali, że jak nie da się, daj tą piłkę, to ci pokażę. Nie? Jakby to już na przykład Katowicach wiesz, jak było. Nawet jak ci nie wyszło 8 razy, ale za 10 ci i tak wyszło. No, więc jakby to jest jedno. Natomiast z drugiej strony to też jest trochę niefajne, nie? No bo mierzysz wszystkich swoją miarą. Tak. On musi to zrobić, przecież to nie jest problem. Daj tego loba, ci rzucę na tego woleja. I nagle bierzesz piłkę i rzucasz 8 razy w punkt, i mówisz, jak możesz tego nie zrobić? Więc musisz się oduczyć mierzyć wszystkich swoją miarą, nie? Inni na przykład lepiej bronią niż ty. Znaczy wydaje mi się, że z tym miałeś problem kiedyś, właśnie z tym. Bo no, mierzyłeś się wszystkim swoją miarą, tak. No ale to mówię, słuchaj, to trenerem nie stajesz się. Dzisiaj no, tak, robię papiery, jestem trenerem. Myślę, że zbiór doświadczeń powoduje, jakim jesteś trenerem, nie? To prawda. I ostatnie pytanie. Jakie pytanie, którego nikt ci nigdy nie zadał, chciałbyś usłyszeć? To jest takie filozoficzne na koniec, widzisz. Filozoficzne? Nawet jak ta osoba to zadała, to mówi nie, bo nie. Mówię, weź, no akurat na koniec idealne pytanie. Czy jest takie pytanie, czy ktoś mi zadał? I go nigdy nie usłyszałeś. Nie usłyszałeś takiego pytania, sam byś sobie je zadał. Sam bym sobie zadał jakieś pytanie. Nie przychodzi mi dzisiaj na myśl jakieś takie pytanie. Czasem mam takie rozważania, sam ze sobą potrafię, wiesz, 2 godziny rozmawiać. Czyli w głowie prowadzę ze sobą sam dialog, nie? Też tak mam często. Sam siebie pytam, sam sobie odpowiadam, a co by się działo. Natomiast na dzień dzisiejszy chyba nie mam takich pytań do siebie. Rozważań. Staram się stąpać po ziemi i myślę o tych najbliższych celach. One trochę mi zabijają głowę. Nie ukrywam, bo wiesz, no bo tak jak powiedziałem, no tu masz mecz o życie co jakiś czas i już wiesz, już ja już od miesiąca, a wszyscy dostrzegają w pobliżu mnie, że już się coś zbliża, bo jestem coraz bardziej, wiesz, agresywny w odpowiedziach i we wszystkim. Nie wiem. Nie wiem, czy było takie pytanie. Dobra, pewnie... to Błażej, powiem ci tak. Masz czas na przemyślenia, mam nadzieję, że jeszcze do mnie przyjdziesz. Ale myślałem, że będą jakieś kontrowersyjne faktycznie pytania, wszystkie były przyjemne, miłe. Dla ciebie wszystkie są przyjemne. Ja myślę, że poruszyliśmy sporo wątków jeszcze, chciałem cię później... O sędziowaniu nic? Wiesz co, ja mam już o sędziowaniu wyrobione zdanie. Ja nie mam do sędziów pretensji. Oni pracują tak jak reszta zawodników, mogą się mylić. Ja myślę, że oni nie robią tego złośliwie. I tak im jestem teraz w niższej lidze, to tym bardziej im współczuję też. Nie wiem, jakie pieniądze są za to, ale dostać tyle obelg. A naprawdę wiem, że oni nie chcą. Też ostatnio dostałem czerwoną kartkę i wiem, że nie powinienem jej dostać, ale no, jakoś już to wszystko przyjmuję. Sędziowanie. Jak byłem trenerem, oczywiście inaczej myślałem, nie? Bo wysłałem filmy, czerwone kartki, dlaczego tak było i tak do sędziów. Wiem, że się szkolą, bo też zaczerpnąłem troszeczkę, ale czy to jest... To powinien być profesjonalizm po prostu. Nie wiem, ja mam tylko takie jedno, wiesz co, że rzadko, ale nie wiem, przegram mecz z Ukrainą, wracam do domu, co zrobiłem źle, co mogłem zmienić, co mogłem poprawić, czemu mogłem zapobiec, co się wydarzyło, dobra, później rozliczam zawodników, czemu to. Zadajesz mi takie pytanie, ja ci odpowiem, jeszcze raz mi zadaj pytanie, co się stało z Ukrainą. A ja ci odpowiem jak sędzia. Wszystko było dobrze. No nie było błędu. Byli lepsi.
No i wiesz, i to jest najgorsze, że przychodzisz i mówisz, słuchaj, ale ta... nie. Oni mają zawsze wytłumaczenie, rozumiesz? Kurde, jakiś przepis tam, tu, ręka, to nie pożerza obrysu, zwiększa obrys, nie przerwało akcji, przerwało akcji, pośrednia, może żółta. Oni zawsze mają wytłumaczenie na swoje decyzje, nie nawet błędne i idą zaparte. I ale to jest... na trawie jest ja nie to mówię, samo. Ja nie mówię, że wszyscy. Ja nie mówię, że wszyscy, ale my jako trenerzy, zawodnik też, wraca do domu, wkurza się na siebie, miałem setkę, nie strzeliłem, nie, premię straciłem, co mogłem zrobić, tam mogłem zablokować strzał, nie? Nie masz, nie przechodzisz, nie, ja super grałem, nie, ja super, znaczy, nie? Patrz, ale Bożej... jakby sędziowie nie robią tego researchu tak jak my, nie? Nie, no zawaliłem tu, im zabrałem punkty, nie? No przecież tu i tu zawaliłem dwie takie sytuacje, albo kurde, taka sytuacja, jak ja to powiem, jak widzę, można na tym meczu inaczej to powinienem zinterpretować. Ja mam wrażenie, że tam nie ma refleksji. Może inaczej, nie chcę wrzucić wszystkich do jednego gara. Może niektórzy mają refleksję, nie? Czasem mam wrażenie, że tak przytakują ta, a tam znaczy, swoje myślą. Często natomiast jest ja się tak, z tym nie zgadzam, Rafał, co mówi, że mają ciężko. Wszyscy mamy ciężko, ja mam jako trener ciężko, co ja nie mam presji, ja muszę wygrać mecz, muszę wymyślić, nie, później puszczam na boisko, nie mam na to wielkiego wpływu, jak oni zagrają. Zawodnicy nie mają ciężko, kopią ich, faulują, sędzia niech widzi, że zirytuje się. Bardziej mnie irytuje takie sytuacje. Sfauluje cię turbo zawodnik, albo nie wiem, odbije się piłka od niego, nie? Ty i sędzia popełnia błąd. To już wiemy, na wideo widać, że popełnił błąd, że był faul, kopnął go. Zawodnik wstaje z pretensjami, jeszcze zostaje za to żółć, że miał pretensje, nie? I to jest kartka sprowokowana niejednokrotnie sędziowską decyzją, nie? Irytują mnie takie sytuacje i oczywiście tu nie bronię zawodnika, bo jeżeli on był kopnięty, to może nakrzyczeć na sędziego. Oczywiście tak nie jest, nie? Ale sędziowie nigdy nie biorą jakiejś takiej, coś powiedziałem o koloczku, nie? Słuchaj, na... konferencji tam trenerów, tam szkolenie trenerów było. I dałem przykład, jakby on pomyślałby, że ja w zasadzie mówiłem o nim w dobrej wierze, a on to odebrał całkowicie inaczej, nie? Bo się, wiadomo, sfiksował na mnie, bo się lubimy, nie? Turbo. Powiedział mu tak, na Old Boyach w Gliwickiej Lidze sędziuje jeden sędzia, więc automatem popełnia błędy. Do tych sędziów mówię. Słuchajcie, przyjmijcie, jeżeli zawodnik ma pretensje o jakiś out, ruk, wy zawsze podchodzicie do takiego zawodnika, że on was chce oszukać, że on coś chce nakręcić, wymusić. Weźcie pod uwagę, że wy popełniliście błąd. Nie? Bo na tej lidze Old Boy gramy mecz i mamy taką zasadę w Old Boy, jakby jesteśmy dziadki, powyżej 35, ale tam już wszyscy prawie 50 albo i wyżej. Przyznajemy się do fauli, do rożnych, tam nawet jak nie wiem, jest 3-2 i jest tak tylko mecz. Było Jurka. Przyznajemy się. I słuchaj, ty, w tym meczu Koloczek ma 12 rogów, autów, nie? I on daje w jedną, a my Ciul oddajemy piłkę, że w drugą, nie? Rozumiesz? A on twardo w swoje, nie? My mówimy, my dotknęliśmy, oddajemy piłkę. I 12 razy się pomylił. I to nie znaczy, że on jest słabym sędzią, tylko zobacz, jak możesz przez te niuanse nie zauważyć pewnej rzeczy. Była obcierka i ty dasz w jedną, a zawodnik mówi, panie sędzio, przecież go obtarła, przecież ja widziałem, nie? A ty tego nie widziałeś, a tak faktycznie było. I w tych oldboyach ten mecz pokazał, ile razy się możesz pomylić, przyznając my się, pokazujemy tobie, ile razy popełniasz błąd, więc wy weźcie pod uwagę, ile wy się możecie razy w meczu mylić, nie? I wyciągajcie z tego wnioski, podejdźcie z pokorą do tych zespołów czy trenerów, którzy mają jakieś tam żale, pretensje, nie? Ostatnio po meczu Bochnia rekord, rozmawiałem w szatni z Grzesiu Wierciuch, był Dawid Konieczny, tam rozmawiamy i dobrze sędziowali ten mecz. No, nie było jakieś tam... No, ale nie przeszkadzali, nie, no, jeżeli nie, się oglądało w ale telewizji. Ale tam była taka to... sytuacja, nie wiem, czy pamiętasz, w pierwszej połowie Sabalczeta z Kubikiem, tam tak iskrzyło już turbo. Tak, tak. No. I ja mówię do Grześka Wierciucha, mówię, bierzesz Kubika, mówisz, Michał, ty weź się uspokój, za tydzień masz kadrę, nie? Pokażę ci czerwień, pójdziesz do szatni, po co ci to, nie? Weź, zluzuj gumę. Prostą rozmowę, nie? Mecz, ja powiedziałem, dla mnie najlepszy w tym sezonie mecz pogwizdany, który ja widziałem, to był rekord Piast, ten ligowy, który rekord wygrał. Super. Dwie żółte kartki przy ostrym meczu. Dwie żółte kartki, dużo razy uspokajali, rozdzielali, tłumaczyli. Nie dopuścili tam do przegrzania. Cały czas trzymali tak, ten w mecz. Pucharowym. To pucharowy to już wiadomo, że Sławek tam się mocno popisał. I jakby to był super mecz, nie? Że oni, wiesz, nawet mówię, tak jak mówisz, popełnią błędy, nie? Ale jak go dobrze prowadzą, dbają o te wszystkie relacje z zawodnikami, o tempo, o uspokojenie. Przecież tu zobacz, taka sytuacja jak ten mecz rekord Piast, to ta sytuacja Popławskiego teraz z tego pucharowego, gdzie tam się łapali w połowie, wrócili, to normalnie tamtym meczu by wziął, nie dałby faulu nawet. Wziąłby, rozdzielił, panowie w polu karnym, nie pchamy się,
Tym bardziej, że to daje mu żółtą kartkę w polu rywala, nie? Nie w swoim, tylko w swoim, bo tu to karny, bo jakaś żółć, nie? On daje w polu karnym rywala mu żółtą, gdzie on minutę wcześniej dostał żółtą i dostaje czerwoną po Puławski za to, nie? No to wiesz, no to żart na kołach jest. I jakby tu myślę, że sędziowie mogliby jeszcze bardziej z nami współżyć i też trochę... Nie mówię, że oni nie przerabiają tych meczy, ale mam czasem wrażenie, że co im nie powiesz, to oni tak wiedzą lepiej, ty znaczy, się mylisz, wiele razy, jakiś przepis znajdą. Wiele razy słyszałem sorry, Rafał, sorry, ale ja zawsze mówię ci z tego sorry, jak straciłem punkty, kasę i wszystko. Nie, mi nie mówią sorry, bo jakby nie jestem jakby dzisiaj uczestnikiem tych zawodów, no, niejednokrotnie przychodzę do nich, ale to ja tak porozmawiać, nie mówię, panowie, a czemu tak, nie? No, bo tam, wiesz, tu ten dotknął tego, tamtego, a czemu, a nie, bo tu obrys ciała... Jak byłem trenerem, to zazwyczaj zawsze, wiesz, te kluczowe decyzje, tak jak, nie wiem, czy pamiętasz, z AZS-em Uś graliśmy i Kisielow mecz za bramką piłkę złapał i nie dostał czerwonej, nie? No ja mówię, no jak? Mecz o utrzymanie w zeszłym sezonie, najważniejszy mecz. Mecz za polem. A gość za polem karnym łapie metr i nie dajecie czerwonej kartki, nie? No ja nie umiałem tego zrozumieć. Na szczęście wygraliśmy ten mecz, nie? Jest dużo taki, no ale... Ale ja sędziowałem raz, nie? Ja, no wiem, no nie... Nie chcę. No nie. Ja bym nie. Mógł sędziować. Ja tam jednak wolę chyba grać najbardziej w piłkę. Błażej, ja ci bardzo dziękuję. No dzisiaj posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że tutaj żony nie będą mieć żadnego problemu z tym, że żeśmy troszeczkę posiedzieli. Także ja ci dziękuję za zaproszenie. No a Państwa zapraszam na kolejne odsłony naszego programu Wisienki na Sporcie. Cześć. Siula, tu jest 160 nieodebranych od mojej żony. Ja cię, Roland, rzucę do domu. Czekaj, czy on nie zatrzasnął drzwi, kurde.